Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku studia łódzkiej B-klasy Hattrick TV. Dzisiaj wieczorem witają się z Państwem Krzysztof Kowal, Marcin Kucharski i Piotr Stasiak. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego studia. I tak, na początek chcielibyśmy jak zwykle Wam serdecznie podziękować za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze, za Wasze lajki, za Wasze subskrypcje. Jest nas teraz więcej, cieszymy się, że nas oglądacie, że Wam się podoba. No co, ja po pierwsze chciałbym może na początku podziękować za gościnę w Bolonii. Ale o tym może w innym odcinku opowiemy troszeczkę, co tam się wydarzyło, co działo się. My bardzo cieszymy, że Marcin wrócił. Tak. Udało się wrócić, tak. W tygodniu w mocniejszym składzie, także będzie na pewno łatwiej. Tak. I chciałem też pozdrowić wszystkich kolegów z kursu UEFA-C. Pozdrawiam. Finiszujemy, więc myślę, że... Jakieś nazwiska? Nie, no jest ich za dużo, nie będziemy wymieniać tutaj wszystkich, ale pozdrawiam Was, chcieliście... Na pasku na dole. A można ich zmienia? Można. No możemy wysłać, to po prostu jest lista przyszłych trenerów. Ekstra klasy. Teraz puść takie oczko. Pozdrów, pomagaj. Tak, no, ja też mogę trochę prywaty teraz. To ja chciałem pozdrowić moją koleżankę z pracy, Katarzynę. Kasia, pamiętaj, że nie każdy Piotrek jest taki sam i że będzie wszystko ok. Także no, trzymaj się. Ja z racji, że nie mam kogo pozdrowić, to też pozdrowię Kasię, Piotrka koleżankę z pracy. Także pozdrawiamy, wspieramy. Dobra, ale czas wracać do naszej pracy. Tak, dokładnie. No więc tak. To o czym dzisiaj? Dzisiaj 9. kolejka łódzkiej B-klasy. Pierwsza grupa, druga i trzecia. Od razu na początku zaznaczamy, że wiele spotkań się nie odbyło z racji na warunki atmosferyczne i na kiepskie stany muraw i to nie było jedno spotkanie. Zwłaszcza tych na murawach. Tak. Grzegorz nam tutaj troszeczkę pokrzyżował szyki niektórym drużynom. Chociaż bynajmniej nie ten z Byszewu. Tak, ale w niektórych meczach padało więcej bramek. Tak kuriozalnych, ale padało. A wyniki były bardzo przeróżne, no tak można powiedzieć. Tak. Tak, no i co? Niestety nie udało się nam nadal przekroczyć magicznej liczby 100 bramek. Natomiast myślę, że koledzy nasi piłkarze będą na pewno nad tym usilnie pracować. Ale średnia cały czas wysoka. Tak, średnia strzelnej bramek bardzo wysoka. Zgadza się. Zresztą o tym też się nasi widzowie na pewno przekonają w dalszej części programu. Dokładnie. Tymczasem zapraszamy na pierwszą grupę łódzkiej B-klasy. Konkretnie. Więc tak, no niestety w tym tygodniu nie udało nam się być osobiście z kamerą na żadnym z tych meczów z różnych względów osobistych i zawodowych. Udało się bez kamery. Na pewno, jeden bez kamery, tak, kolega tu może więcej później powie na ten temat. Zaliczył wstępne minuty na boisku, więc... No ale tutaj tak, nie będę się chwalił, prawda? Dokładnie. Do tego wrócimy. No więc pierwszym meczem był mecz Metalowiec kontra LKS 2 Różyca. No i mecz tutaj bardzo ciekawy, bo bardzo duża ilość bramek, czyli mimo warunków atmosferycznych, no tutaj chłopaki z obu drużyn zapewnili na pewno dobre widowisko dla widzów. Tak, myślę, że jakby swoją grą, znaczy swoją liczbą strzelonych bramek jakby zrekompensowali tę małą ilość bramek, to zdarzy spotkanie. Wynik hokejowy 7-5 dla gospodarzy, czyli zwycięstwo Metalowca. Natomiast co tutaj może istotne, w zeszłym tygodniu tutaj rozmawialiśmy na temat właśnie Metalowca. Metalowiec poniósł porażkę 6-0 z Wiktorią. Mówiliśmy o tym, że jest to taka drużyna, która w następnej kolejce może równie dobrze strzelić z tego rywalowi 6 bramek. Tak. No i tak się też stało. Metalowiec strzelił nawet 7. Także oczywiście tutaj, no szkoda, że nie mogliśmy obstawić tego gdzieś. Tak. Znaczy nie spodziewaliśmy się, że cenna uwaga dla jednego z regionalnych bookmacherów. Tak, właśnie. Tak, może włączy tą B-klasę na stałe. Tak, bo jednak tutaj wyniki są często bardzo... Także tak, natomiast panowie, do przerwy wynik 2-1 dla Metalowca.
takie nieznaczne prowadzenie, natomiast później zrobiło się 5-1 dla Metalowca. Odskoczyli, później Różyca zdobyła 2 bramki, było 5-3 i później wymiana ciosów, która się zakończyła ostatecznie 7-5. Myślę, że tak jak tutaj wspominaliśmy wcześniej, dużą rolę odgrywały warunki, bo jednak boisko na Metalowcu. Także, ale z informacji od kolegi z kursu, który gra właśnie w Różycy, powiedział, że no, Różyca miała w piątek bardzo duże problemy z zebraniem się na ten mecz, więc mogło też to powodować, że no, nie zagrali wszyscy podstawowi zawodnicy z tego zespołu. No, w drużynie Metalowca po ostatnim spotkaniu z drużyną WNS-u 3 podstawowych pomocników nadal jest, nie jest do dyspozycji. Jest jednego, także z obu stron były braki kadrowe. Dokładnie. No co, znaczy na pewno jeżeli chodzi o Metalowca, mamy strzelców i tutaj możemy docenić zawodników Redecki, panów Kaczmarek, nie wiem czy to bracia, natomiast Kaczmarek Patrol, jak mówią na niego. Tak, dokładnie. Kaczmarek Kaczmar, Różalski oraz Bień. Więc gratulacje, chłopaki, postrzeliście. Niestety żaden z was już od hat-tricka. Tak, szkoda, że nie było żadnego hat-trickowca. Może jeszcze jak chodzi o gości, no oni jakoś tak grali nie najgorzej w obronie na początku tego sezonu, natomiast w tych ostatnich dwóch meczach poprzednia kolejka porażka z Milanem 3-0, 3 stosowne bramki, teraz 7, 10 godzin w dwóch meczach, no coś się tam troszeczkę w tej obronie. No tak jak tu Piotrek powiedział, brak pomocników podstawowych, myślę, że w środku jak przegrywasz grę, to obrońcy robią trudniej. Ale ja mówię o Metalowcu. No Metalowcu. Ja mówię o Różycy. Różyca w ostatnich dwóch kolejkach właśnie 10 bramek straconych, więc troszeczkę ta obrona, gdzieś tam ta gra obrona teraz zaczęła szwankować, miej nadzieję, że to jest tylko chwilowe wiecie panowie, no w tej kolejce to tak naprawdę ciężko wyrokować cokolwiek, bo jednak było sporo przypadków w przypadku wielu bramek, tak? Nie mówię o samych wynikach, bo zwycięstwo tak, ale to jest mecz jeszcze mecz sobotni, więc tutaj jeszcze nie było tak źle, prawda? Z tymi bramkami. W niedzielnych meczach będzie zdecydowanie gorzej. Tak. W każdym razie, wygrała drużyna przynajmniej na papierze lepsza, tak? Zasłużone zwycięstwo, z tego co wiemy, to mieli mecz pod kontrolą przez cały czas. Ale drużyna Różycy starała się gonić, podjęła rękawicę i podjęła walkę i chwała im za to. Natomiast to Metalowiec w sobotę dopisał sobie kolejne 3 punkty, goni dalej czołówkę. Gratulujemy serdecznie, gratulujemy chłopakom. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie. Tak, ja dokładnie miałem z tego dodania. Kolejnym spotkaniem w tej grupie był mecz LKS Polonia Andrzejów kontra Wiktoria Łódź. No i tutaj nie można powiedzieć, że był to mecz obfity w ilość bramek, natomiast mecz walki. No mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Polonii, czyli gospodarzom udało się wygrać ten mecz. Tym razem bramki nie zdobył nasz znajomy. Ulubiony zawodnik od Cieszynek. Tak, czyli tam Cieszynki raczej stradowej nie było, pan żyje. No bo kamery też naszej nie było. Nie ma kamery, nie ma Cieszynek. Natomiast no coś, Polonia zwyciężyła 1-0 w tym spotkaniu, aczkolwiek też tak nie do końca przebieg spotkania wskazywał na taki końcowy wynik. Tak, na przewagę Polonii w tym meczu zupełnie. No dysponujemy statystykami, tak, z tego spotkania. Tak, dziękujemy Wiktorii Łódź, która naprawdę robi świetną robotę, jeżeli chodzi o prowadzenie statystyk własnych meczów. Statystyki są bardzo dokładne i zawsze polecamy zajrzeć na fanpage Wiktorii. Tak, po drugim życiu też mogą się zapoznać z tym. Dokładnie, prawda? I dzięki temu też możemy powiedzieć troszeczkę więcej o przebiegu. Tak, że tutaj myślę, że skuteczność wykorzystania sytuacji bramkowych no, miała po swojej stronie Polonia. Bo dokładnie, no trzeba powiedzieć, że w niektórych statystykach przeważała Wiktoria, tak? Większość, chociażby ilość oddanych strzałów, ilość oddanych strzałów celnych. Ilość strzałów zablokowanych, tak? Właściwie poza tutaj rzutami różnymi to we wszystkich statystykach przewodzi Wiktoria, tak? Tak. Więc trzeba powiedzieć, że najprawdopodobniej Wiktoria była w tym meczu drużyną, która prowadziła grę, która atakowała, która próbowała. Natomiast ja podejrzewam, że jakby narzuciła swój styl gry i Polonia zagrała po prostu z kontry w tym meczu, tak? Gdy na to wskazywały statystyki, tak? Mhm. Aczkolwiek nie wiemy do końca, więc
więc nie jesteśmy jakby do końca pewni. Natomiast na pewno było to bardzo ciekawe spotkanie. Szkoda, że nie udało nam się na nim być, ponieważ grały dwie drużyny z wysokimi aspiracjami, jeżeli chodzi o tą ligę i o to, gdzie by się chciały znajdować. No i zwłaszcza, że Wiktoria ostatnie spotkanie wygrała, wydała w tym 6-0, więc tak, też na pewno z optymizmem podchodzili do tego. Z optymizmem podchodzili, tak. No ale tutaj druga połowa przeważyła, no bo też nawet można przeczytać na stronie fanpage'u Wiktorii, że no powiedzmy porównanie, ilość strzałów celnych, Wiktoria w drugiej połowie miała 7, Polonia miała jeden strzał celny i go wykorzystała po prostu, więc tutaj, no tak, trochę szczęścia chyba. Ale też stare przysłowie, wygrywa ten nie kto ile oddaje strzałów, ale ten kto po prostu faktycznie zdobywa bramki. Wiktorii bardzo zależało na zwycięstwie w tym spotkaniu, bo w przypadku zwycięstwa wyprzedziłaby Polonia Andrzejów w tabeli. Tak. Natomiast no, w tym momencie Polonia Andrzejów odskoczyła Wiktorii już na 4 punkty dzięki temu zwycięstwu i no i trochę się oddala ta czołówka. No właśnie, niestety. Dokładnie. Takie mecze jak ten przykładowy powinna Wiktoria wygrywać, jeżeli chciałoby się... Mecz na zapłanie kontraktu z już tam czołówką, prawda? Tak, zgadza się. Jakieś tam odrobienie strat. Natomiast trzeba powiedzieć, że po prostu Polonia konsekwentnie wygrywa, tak? Polonia Andrzejów, bo wiemy, że też powalczyli z WNS-em. Tak. Wiemy też, że grali równy jak równy z równym, tak? I też jakby nie mieli się czego wstydzić, więc spotkały się dwie drużyny, które gdzieś tam mentalnie, powiedzmy, nie były na straconej pozycji. Tak, tak, tak. Mi się wydaje, że startowały z równego poziomu. Wiktoria wygląda troszeczkę jakby się wystrzelała w poprzedniej kolejce i na pewno ich trener by wolał wziąć ciemno, nie wiem, 3 bramki w poprzedniej kolejce strzelić i w tej kolejce też 3 bramki. 2 razy wygrać po 3-0, bo 3 razy 6-0, prawda? No ale tak teraz jest, prawda? Wystrzelali się teraz bardzo nieskutecznie. Mi się wydaje, że troszeczkę po prostu im szczęścia zabrakło w tym meczu. I z tego widać ze statystyk, że troszeczkę szczęścia i myślę, że... myślę, że to jest kwestia, że Wiktoria chce po prostu spokojnie jak najwięcej punktów uzbierać teraz do końca tej rundy, bo właściwie musi ją uznać za straconą tak naprawdę z jej aspiracjami, tak? I się spokojnie przygotowywać do rundy rewanżowej i w rundzie rewanżowej zgarnąć jak najwięcej punktów po prostu i zobaczyć, jak się inne mecze potoczą. A propos jeszcze się broni Andrzejów, no na pewno bramkarz, który broni 10 celnych strzałów, też pomógł swojej drużynie, tak? No na pewno nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. Zaszkodził to kiedyś Janusz Jojko, jak sobie wrzucił do bramki. Pozdrawiam pana Janusza i lata 90. wydaje się mecz, nie wiem, chyba się z UKS-em, 10-4-5. Tak, to był... Na YouTubie krąży, można sobie zobaczyć. Błędy bramkarskie na wszystkich światowych nawet się pojawiają. Jak sobie ładnie wrzucił. Tak, może to być. No dobrze, to nie wiem, czy jeszcze macie panowie coś do zadania. Czy się wydaje, że wyrównane spotkanie, wygrała drużyna, bardzo, która miała troszeczkę więcej szczęścia po prostu i... Bardzo a po prostu wykorzystała swoje szanse po prostu. No i to wszystko chyba tak, o tym spotkaniu. No i co, kolejnym spotkaniem był Milan kontra Powstaniec Dobra. No i tutaj mecz zakończył się remisem, ale no nie zabrakło może nie tyle kontrowersji, tylko... mimo wszystko Milan kończył ten mecz dziesiątkę. Już całą drugą połowę grał w dziesiątkę. Znowu. Milanowi się znowu. Tak, tak. Na pewno się zdarzało wcześniej, bo pamiętam. No dyskusja zawodnika z sędzią po podyktowaniu rzutu wolnego dla Powstańca skończyła się po prostu dwoma żółtymi kartkami. W efekcie zawodnik musiał zejść. To jest właśnie kolejna kartka za dyskusję. Za dyskusję z Milanu. Tak. To muszę ciekawe, czy to jest ten sam zawodnik, czy tym razem który nie, jest inny zawodnik. Bodajże to znaczy, na pewno był to mecz, który obfitował w jakieś takie niesympatyczne sytuacje niestety. Czerwona kartka i jeszcze, mecz, tak? Tak, jeszcze powiemy na samo zakończenie o jednej sytuacji nieprzyjemnej, która się zdarzyła w tym spotkaniu. Natomiast wróćmy do kwestii sportowych. Powstaniec na wyjeździe prowadził 1-0 od 3 minuty. Szybko strzelił bramkę i schodzili na przerwę z wynikiem 1-0. Tak. 0-1 dla Powstańca. Tak. Po stałym fragmencie gry, tak? Owik po rzucie wolnym uderzał na bramkę, bramkarz wybronił przed siebie tą piłkę i piłka praktycznie wpadła na Miłosza Meissnera, który dobił ją. Rzuty wolne właśnie Owik
Wika są znane i to nie po raz pierwszy gdzieś tam stworzył bardzo zagrożenie. No tutaj właściwie wracało w bramkę. Tak, no ja myślę, że dla Powstańca, na pewno dla Powstańca dobrze podziałało zwycięstwo w poprzedniej kolejce z Narodem Łódzkim 1-0, znaczy 2-1. Tak. Bo po serii porażek, które zanotowali wcześniej, zanotowali zwycięstwo i to pewnie ich trochę podbudowało, dodało pewności siebie, no i chyba to było widać w tej pierwszej połowie, no bo jednak prowadzili, a z Milanem prowadzić to jest sztuka. Dowieść zwycięstwo do przerwy to też jest sztuka. Natomiast z tego co wiemy, to już w pierwszej połowie Milan został ukarany czerwoną kartą. Tak, 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 w pierwszej połowie. To tego, jest pierwszej połowie. Ciężko się grało. Tak, tak. No, ale mimo wszystko Milanowi udało się wyrównać. No właśnie, w tej piątej minucie po też stałym fragmencie. Mi się wydaje, że to pokazuje też jakby siłę Milanu, że mimo tego, że grają z silnym Powstańcem, grają w dziesiątkę, potrafią utrzymać grę, nawet doprowadzić do remisu jeszcze. Tak, no Milan przed tym meczem też te dwie wygrane z rzędu, takie dosyć, można powiedzieć, przekonujące. Dokładnie. Na pewno w formie i no, wystarczyło tego, żeby na dziesiątkę właśnie wywołać ten remis z bardzo groźnym i dobrze dysponowanym Powstańcem. Tak, no ale po tym meczu no Milan traci już 5 punktów, można powiedzieć, do lidera, jeżeli po prostu ilość straconych punktów w odbytych spotkaniach. Tak, tak. No i co, i może podsumujmy ten mecz no, końcówką tego może spotkania. Taka niemiła sytuacja, miała miejsce na to zakończenie. Nie będziemy mówić, jakby warto się rozwodzić na temat tej sytuacji, natomiast chcemy tutaj zgodnie potępić wszelkiego rodzaju zachowania podchodzące pod rasistowskie i nie tylko. I przestrzegamy was wszystkich, nie zachowujcie się tak, nie róbcie tak, bo po to gracie w tej klasie rozgrywkowej, żeby mieć z tego frajdę, zabawę, jakieś emocje. Natomiast tutaj emocje chyba były niestety negatywne emocje, ale to górę, tak, ale takich emocji trzeba się wystrzegać, tak? Wiadomo, że jeżeli nie wiem, przegrywasz albo coś ci nie wychodzi, emocje będą zawsze, tak? Zawsze. Natomiast zostawmy te złe emocje za sobą. Absolutnie potępiamy takie zachowanie i nie chcielibyśmy go oglądać więcej na boisku. A nie słuchać, że coś takiego się dzieje. Więc tak. Panowie, strzeżcie się, bo mamy oczy już otwarte. Naprawdę nie. Trzymamy nadzieję, że zawodnik, który dopuścił się tego niecnego zachowania, przemyślał sprawę i więcej już w ten sposób nie postąpi. I myślę, że nie musimy więcej mówić, zostawiamy ten temat, będziemy go jakby roztrząsać. No i tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie. I kolejnym spotkaniem w tej grupie było spotkanie Nerw Łódzki kontra Husaria Żgów. No i tutaj może więcej na ten temat powie kolega, który nie tylko był, ale i czynnie uczestniczył w tym meczu przez parę minut. Z tym czynnie to bym nie przesadzał. Mogę tylko powiedzieć, jakiś kontakt z piłką był? Trzy minuty nawet. No to liczyłem. Ale dobrze. Ale nie wiem, czy jakieś statystyki miał na trybunach. Ja to policzył, kto to wie. No statystycznie średnio było około 50-50 udanych i nieudanych. Czyli takie niepora. No nie, krótko mówiąc, ani nie pomogłem swojej drużynie, ani rywalom na szczęście. Także pozagrałem. Jak to? Trzy zagrania i 50-50? Znaczy jedno było pół dobre. Tak, zdania są podzielone. No dobrze, przejdźmy tutaj do tego, co najważniejsze. Nie mówimy o takich marginalnych sprawach. Mecz zakończył się wynikiem 0-4. Goście zwyciężyli po raz kolejny w pojedynku z Nerem Łódzkim. W zeszłym sezonie odnieśli dwie wygrane nad Nerem. Ale nieznaczne. Nieznaczne właśnie. I tutaj można powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się takich rozmiarów tego zwycięstwa. Natomiast może tak, pierwszopołowa zaczęła się w ten sposób, że Ner naprawdę zgodnie gdzieś tam z pewnymi założeniami przycisnął w pierwszych 15 minutach. Była sytuacja sam na sam, właściwie dwie sytuacje sam na sam, jeden strzał w słupek. Niewykorzystane sytuacje się zemściły po raz kolejny. No i tutaj akurat my się o tym przekonaliśmy. Około 30 minuty Ner stracił pierwszą bramkę, to było tam 22-24 minuta. Zawodnik z Husarii wyszedł na sam na sam. Sytuacja taka dosyć kontrowersyjna. Piłkarze Neru tam reklamowali spalonego. Ja tej sytuacji osobiście nie widziałem, ponieważ rozgrywałem się na drugim boisku, więc nie mogę się wypowiedzieć. Dyplomatycznie powiem, że po prostu nie widziałem tej sytuacji. Natomiast 1-0 po pierwszej połowie. Ale tam był sąd, to nie był rzut karny, tylko sam na sam. Nie, sam na sam, ale chodziło o to, że po prostu
Tak, pisali wychodzić na jakimś 40 metrze od bramki, dostali piłkę. Zawodnik, który był na pozycji spalonej, który stał na pozycji spalonej, ale nie uczestniczył w walce, tak? No piłkarze na rocie twierdzili, że on dotknął piłkę mimo wszystko i przedłużył jakby ją, więc... Niestety nie było systemu VAR, nie było. Tak, no to są sytuacje ciężkie właśnie do oceny i tutaj no, sędzia opuścił grę, zawodnik zarejestrował bramkę i wyprowadził tą drużynę na prowadzenie. No teoretycznie można powiedzieć, że zgodnie z duchem, który postąpił z Barka, ale no nie widzieliśmy z blisko. To znaczy, czy czuło się, że jeśli Ner nie strzeli tej bramki, właśnie pierwszy nie wykorzystał jakiejś w końcu tej sytuacji, no to tak się może to stać i tak się stało. Do tego momentu Kusaria głównie na stałych fragmentach bazowała, gdzieś tam na wrzutkach w pole karne. Cóż, druga połowa, Ner przystąpił do tej drugiej połowy zmotywowany bardzo. No niestety, Kusaria wtedy już zaczęła nas punktować praktycznie do 67 minuty, właściwie już było wtedy 3-0. Druga bramka to taki troszeczkę błąd też defensywy Neru. Kolejne bramki już właściwie padały w sytuacjach takich, gdzie piłkarze Husari otrzymywali piłkę na czyste pole. Właściwie bramkarz Neru nie miał nic do powiedzenia. No i cóż, no, zakończyło się to wynikiem 0-4. Należy pogratulować Husari zwycięstwa. No, naprawdę walczyli mocno w tym spotkaniu. Tym razem zagrali pierwszą połowę na 0 z tyłu. Sam się tak nie rzadko zdarza. No właśnie, ostatnio narzekali bardzo na to. Drugą mieli tak zawsze lepszą niż pierwszą w całym nakonaniu. Ner miał tych sytuacji sporo też w drugiej połowie, ale cóż, Kusera była bardzo konkretna pod bramką. Oni właściwie sytuacje, które spadali, wykorzystywali. Ner nie wykorzystywał i to jest ta różnica. No i panowie, Husaria po niepowodzeniu poprzedniej kolejce z Kołczkami wraca na pozycję wicelidera w tabeli. No i to jest właśnie to. Oni, ten mecz dla nich bardzo właśnie ważny, bardzo wyszli też właśnie zmotywowani. No i cóż, zwyciężyli przekonywująco po prostu. Dokładnie. Zagrali na 0-100 w obronie bardzo poprawnie. Cóż, Bartka Sowińskiego muszę tutaj wyróżnić, bo też tam się starał za dwóch i... A co z tym Nerem Łódzkim, bo Ner jest przez wiele drużyn chwalony za to, że przez kilkanaście minut w trakcie praktycznie każdego meczu jest w stanie niemal każdą drużynę zdominować i grać naprawdę fajną, ofensywną piłkę. Natomiast coś brakuje tej drużynie jakby czegoś, żeby odnieść jedno, dwa zwycięstwa, jakieś nawet minimalne, ale takie, które by poniosły tą drużynę. To trochę im nie idzie ostatnio, trzeba powiedzieć. No bo Ner zaczął dobrze sezon, ale teraz to jest bodajże już, nie wiem, chyba czwarta porażka z rzędu Neru. To znowu nieskuteczność, to są te podstawowe właśnie grzechy. W rozegraniu Ner radzi sobie całkiem nieźle. Piłkę rozgrywa nawet przyzwoicie. Tutaj rywale po meczu właśnie, czyli piłkarze Husari, rozmowa gdzieś tam w szatni, na korytarzu, no przyznawali, że naprawdę Ner imponował właśnie rozegranie piłki. Natomiast na sprzedaż troszeczkę tam brakło. Czyli skuteczności, brak, niewykorzystywane po prostu tak, sytuacje. Dokładnie. To pewnie powinno być coś, na którym powinni się skupić piłkarze Nerwowskiego w trakcie przygotowania. Dużo tej drużyny już nie brakuje, to są jakieś tam detale, ale no jednak wpływa to na wynik niestety. To mówi nasz ulubiony komentator, to na to te detale są bardzo ważne. Tak, dokładnie. No co, tylko zostało pochwalić jeszcze strzelców z Husarii, czyli Gos dwa razy udało się ustrzelić do bramki, tak. Zapieraczyński oraz Stępniewski. Stępniewski tradycyjnie, no bardzo dobre zawody tego zawodnika. Asystował też tam bodajże przy drugiej bramce, taką ładną podpinkę za plecy obrońców zrobił też, że no wiedzieliśmy co on potrafi, ale niestety upilnować jest go gdzieś tam wyłączyć z gry bardzo ciężko. No i co panowie, trzeba przejść jeszcze do tego, że nie doszedł do skutku mecz pomiędzy Gałkówkiem, rezerwą Gałkówka a drużyną WNS-u z racji na warunki panujące na boisku Gałkówka. Tak, tutaj w Gałkówku udało mi się porozmawiać z trenerem drużyny Więcej niż Sport, z Michałem Wyszkowskim. Pozdrawiamy. No pozdrawiamy go tutaj przy tej okazji. Wiemy, że drużyna Więcej niż Sport bardzo chciała mecz rozegrać. Trenowali się, gotowywali się pilnie przez cały tydzień do tego spotkania, natomiast no, według relacji WNS-u rywale jeszcze tam nie za bardzo chypali do rozegrania tego spotkania, sędzia zdecydował o odwołaniu tego meczu. No piłkarze WNS-u bardzo niepocieszeni, po prostu rozjechali się do domu. Tak, no i...
Tak, dodajmy jeszcze, że drużyną pauzującą w tej kolejce była drużyna KKS 2 Koluszki. No i czas przejść do podsumowania. Może jeszcze po właśnie Koluszek w poprzedniej kolejce mówiliśmy o spotkaniu właśnie Koluszki tak, Saria, prawda? Tak. Troszeczkę nie doceniliśmy może Paków z Koluszek. Mecz wtedy przepraszamy. Tak, zakończony wynikiem 1-2, czyli Koluszki wtedy odniosły zwycięstwo nad Husarią 2-1. Mieliśmy wtedy relacje z jednej strony właściwie tylko tak, z Husarii dokładnie. Opadliśmy naszą tutaj opinię o tym spotkaniu właśnie głównie o te relacje. Natomiast tutaj też mamy teraz kontrrelacje ze strony Koluszek i tutaj możemy powiedzieć, że no, z perspektywy tej drużyny naprawdę zagrali bardzo dobre spotkanie. No czy co trzeba podkreślić, zagrało 8 zawodników poniżej 20 roku życia. Tak, właśnie to. Więc naprawdę młody zespół, który dopiero, że tak powiem, zgrywa się ze sobą i uczy się tej seniorskiej piłki, no bo no, chłopaki naprawdę dały mi radę. Także no tak, ale to podkreślaliśmy to właściwie od momentu, kiedy chyba w poprzednim studiu, że drużyna KKS 2 Koluszki od momentu zremisowania 5-5 meczu z drużyną Polonii Andrzejów jest na fali wznoszącej. Tak, o tym właśnie mówiliśmy. Tak, natomiast o tym konkretnym spotkaniu po prostu nie wiedzieliśmy dokładnie, jak to nam przebiegało. Tutaj wiemy, że no, Koluszki naprawdę zagrały dobre też spotkanie i to też ten wynik no, jakoś tam w jakimś stopniu zasłużony i zasłużony wydany. No, dokładnie. I to tyle, jeżeli chodzi o grupę pierwszą. Tak, no musimy przejść teraz do podsumowania i do tabeli grupy pierwszej. Tutaj panowie, pomimo tego, że drużyna więcej niż sport nie rozegrała swojego spotkania. No to jest liderem. Nie zaszkodziło mi. Tak, nadal jest liderem, natomiast odnotujmy to, co mówiliśmy wcześniej, czyli powrót na pozycję wicelidera drużyny Husarii Żgów, która zasłużenie pokonała Nowocki 4-0. Trzecie miejsce pomimo nierozegranych dwóch spotkań. Tak, ale pomimo niekorzystnego wyniku dla Milanu, czyli remis 1-1 z Powstańcem, Milanu 3-3 miejsce. I cały czas ma szansę, co prawda jest to dla nich tak naprawdę strata dwóch punktów, tak? Bo tracili już, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wygrają wszystko, to tracili 3, czyli tak naprawdę jeden mecz. A teraz tracą 5, więc... Tak, tu się troszeczkę może podmieniać. Na następnej kolejce Husaria pauzuje, natomiast Milan gra z Nerem Łódzkim i jeśli Ner się tutaj jakoś nie przełamie, to bardzo zresztą ciężki mecz dla Neru. Gdyby w wypadku zwycięstwa na przykład Milanu, wtedy Milan mógłby skoczyć na drugie miejsce i jeszcze mając jeden mecz mniej od Husaria. No, grają mu się wiele. Husaria będzie musi ostro dalej ciągle walczyć o to drugie miejsce. I to taki bój właśnie między Milanem a Husarią się zapowiada do końca tej rundy, prawda? Jeżeli chodzi o kwestię dołu tabeli, to nadal bez punktów pozostaje po 6 spotkaniach rozegranych drużyna LKS 2 Gałkówek. Tak. Nerucki 7 spotkań, 4 punkty. Czekam na przełamanie. Panowie, no Koluszki... Gałkówek uważa też, że są drużyna, która zagrana jest mniej spotkań. Oni mają jakoś pecha tak naprawdę. Tak. 6 spotkań z 9 tak w sumie. Tak, natomiast no panowie, jeżeli chodzi o kolejne spotkania, które są przed nami, czyli kolejna runda, więcej niż sport będzie podejmować KKS 2 Koluszki. Myślę, że ciekawe może być prawdziwy test dla tych młodych chłopaków. No, powstanie z Metalowiec dla mnie. Też ciekawy mecz. Też powstanie w formie Metalowiec już od dłuższego czasu też dobrze się prezentuje. Tak samo Różyca Polonia Andrzejów. Też to będą dosyć ciekawe mecz. Pamiętajmy, że teren w Różycy jest bardzo przychylny dla Różycy. Tak, jest tak. Bardzo ciężko się tam gra po prostu, tak? Także czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkania w tej grupie. Bardzo ciekawa sędziówka, prawda? Do końca będzie dużo emocji, ale myślę, że jeżeli chodzi o 9 kolejkę, to już wszystko, jeżeli chodzi o pierwszą grupę. Dziękujemy Wam serdecznie. I zapraszamy na grupę drugą. Zapraszamy teraz na omówienie sytuacji w grupie drugiej łódzkiej B-klasy. Tutaj na początek, już w piątek o godzinie 20:30 zmierzyły się drużyny KAS Konstantynów oraz Sokół Lutomiersk. Na tym meczu pojawiła się nasza redakcja. Zapraszamy teraz na relacje z tego spotkania i wywiady. Zapraszam wszystkich Państwa na relację z meczu KAS Konstantynów kontra Sokół Lutomiersk. Od pierwszych minut widać było przewagę wicelidera drużyny KAS Konstantynów.
tak już w pierwszej minucie została zdobyta przez tą drużynę bramka. Następnie bardzo KAS Konstantynów atakował Sokół Lutomiersk i bardzo przeważał na boisku. Pierwsza połowa, jak i cały mecz, był pod dyktando tej drużyny. Tak pierwsza połowa zakończyła się wynikiem aż 7-0. Druga połowa praktycznie nie różniła się niczym od pierwszej połowy i Konstantynów zdobył jeszcze 6 bramek i zakończył się ten mecz wynikiem 13-0. Obie drużyny podeszły do meczu z angażowaniem, zdecydowanie weszły w ten mecz. Niestety no Sokół Lutomiersk jest drużyną młodą, uczącą się dopiero tej seniorskiej piłki, a także gry na dużym boisku, co było widać w rozegraniu czy też w schematach w ataku. No, jedyne co pozostaje powiedzieć to, że KAS zaprezentował bardzo ofensywny futbol i pokazał no, młodemu Beniaminkowi, można powiedzieć, w tej grupie, drużynie Sokół Lutomiersk, na jaki poziom muszą się jeszcze wzbić i czego muszą się jeszcze nauczyć, aby osiągać takie wyniki. No tutaj tyle, jeżeli chodzi o ten mecz i naprawdę pogratulować drużynie Sokół Lutomiersk, która walczyła do ostatnich minut, nie odciągali chłopaki nogi, walczyli do końca i naprawdę życzę powodzenia tej drużynie, która ma na pewno przed sobą jeszcze sporo dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam z Konstantynowa Marcin Kucharski i Kamila Kucharska. Witamy pana Michała Suchniewicza, kierownika drużyny Sokół Lutomiersk. No co, chłopaki zbierają frycowe mimo wszystko. Przepraszam, nie szkodzi. Tak. Zbierają frycowe, no ale co, mimo wszystko chyba dogracie do końca rundy i będziecie zbierać to cenne doświadczenie i jednak uczyć się tej ligi. To znaczy tak, to nie ma się co oszukiwać, tak, bo dopiero wchodzimy w to, drużyna się uczy przede wszystkim, tak. Dzisiaj była taka solidna lekcja futbolu od KAS-u. Zwłaszcza, że znam tutaj też zawodników, wiem co oni grają i to było wiadomo, że tak to się może skończyć. Jedyne co mogę powiedzieć, no tyle to, że dopiero my się uczymy, tak? Wszystko to, co ma być, to dopiero będzie, może po zimie to wszystko ruszy, tak? Solidnie, tak? No mam nadzieję, że chłopaki nie załamią się po tym meczu, chociaż oni pokazują cały czas, że oni chcą grać, chcą się uczyć i to trzeba szanować. Mi się wydaje, że to jest właśnie najważniejsze, tak? No doceniamy właśnie, że tutaj przede wszystkim młodość widać na boisku i faktycznie no, doceniamy, zwłaszcza te młode drużyny, które no, wchodzą dopiero do tej seniorskiej piłki. No ale tutaj widzę, czy, no nie wiem czy debiut, ale bramkarz no, zrobił dużo dobrego powiedzmy w dzisiejszym meczu. Tak. Niestety zdarzyło się parę razy tak, że musieliśmy zmienić bramkarza raz jednego, raz drugiego. No i teraz mamy takiego dosyć solidnego bramkarza w końcu, który będzie na 100% na tych meczach. I mam nadzieję, że po dzisiejszych bramkach też się nie załamie, ale nie, znając jego to na pewno wszystko będzie ok, tak? Będzie z nami i będzie, myślę, że będzie dobrze. No bardzo się cieszymy, że jesteście w tej lidze, uczycie się i no, myślę, że na przyszłej, przynajmniej rundzie pokażecie jeszcze na co was stać. Więc naprawdę dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Witamy Jakuba Światowskiego, trenera KAS Konstantynów. No dzisiaj daliście krótką lekcję młodemu zespołowi Sokół Lutomiersk. No ale jak ocenia pan po prostu przebieg tego spotkania, no bo widać pełna kontrola. No tak. Mieliśmy jakieś tam swoje założenia. Przygotowywaliśmy się do tego meczu, bo nie to, że lekceważyliśmy przeciwnika, ale no po prostu chcieliśmy jakieś tam swoje warianty na kolejne mecze spróbować przetrenować, bo wiadomo, no jeżeli rywal jest im trudniejszy, to ciężko o to. No dzisiaj kilka tam wariantów, zarówno jakichś tych fragmentów, akcji pod tymi sektorami przećwiczyliśmy, raz wykonał to lepiej, raz wykonał gorzej. No ogólnie jestem bardzo zadowolony z podejścia chłopaków do meczu i zaangażowania, bo naprawdę było super, tak? Cieszyli dużo liczba goli, zwłaszcza na chodniku. No tak, jestem zadowolony po meczu. Wiadomo, no wynik swoje mówi. Znowu pokazujecie, że jesteście drużyną mocno ofensywną, strzelacie dużo bramek. No ale dzisiaj dość ciekawy dzień, bo jednak trenowanie zawodnika,
który no, przegrał troszeczkę lat na tym boisku, także w innych drużynach. No i może parę słów jeszcze życzenia dla tego zawodnika. No tak, Wojtek od samego początku istnienia Kosmańskiej Akademii Sportu jest z nami, bardzo nam pomaga nie tylko sportowo, ale również organizacyjnie. Kilku sponsorów, wyjazdy na Kubicę, że to jest bardzo duża praca, jaką włożył. Więc no, pomaga nam jak tylko może. Również dzisiaj chcieliśmy się po prostu troszeczkę wdzięczyć za to, co robił i nam pomagał. I w takiej powiedzmy niespodziance i tajemnicy przygotowaliśmy się na niego tych kilka takich upominków, suwenirów. No tak jak powtarzam, tak? Wojtek, graliśmy razem, ja grałem jeszcze w wymiarze, w Sokole Lutomierz. Zawsze dużo towarzystwa, zawsze chętny do pomocy. Życzę po prostu pozostałym klubom, żeby mieli wokół siebie takie osoby, tak? Dobrze. No co, dziękujemy bardzo za rozmowę. No i życzymy wam powodzenia dalej, bo kibicujemy wam w drodze do awansu, do klasy A. No i co, dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Ja też dziękuję, dziękuję. I pozdrawiam wszystkich kibiców. Dziękujemy bardzo. Jak państwo widzieli, spotkanie było dosyć jednostronne. Tutaj może kolega Marcin, który był na tym meczu, no może troszeczkę więcej powie, też tam relacji już opowiada, jak to wyglądało, ale no, wynik taki dosyć wysoki, prawda? Wysoki wynik, no ale tak jak wspomniał trener z Lutomierska, no, ta drużyna dopiero się uczy. Uczy się z gry, uczy się po prostu grać razem. Oni dopiero zaczęli tak naprawdę ze sobą współpracować dwa tygodnie przed rozpoczęciem ligi, no więc nie oszukujemy się, nie mieli zbyt długiego okresu przygotowawczego. No tak, czyli oni nie, w ogóle nie zgrani praktycznie, przystąpili do tego sezonu. Ale tak z marszu, można powiedzieć, z Orlików przystąpili do tej gry na dużym boisku, więc nauczą się przede wszystkim ustawienia na tym dużym boisku, współpracy. Ale no, bardzo pozytywnie do tego podchodzą. No, co mogę powiedzieć więcej? Na trybunach było dość interesująco. Różne były komentarze, dobre, złe. Zakłady na trybunach były, że Sokół Lutomierz przegra z Kasem Konstantynów 15-0. No, Sokół stawił opór, bo przegrali tylko 13-0, więc powiedzieli, że to sukces. Aczkolwiek ci właśnie trybunowi Buchmacherzy dużo się nie pomylili. Dużo się nie pomylili, ale jakby ktoś stawiał 15, no jednak przeliczyłby się zakładem. Pokrzyżowałbym Sokół ten plan. Ale było widać różnicę, prawda? Różnicę poziomu. Bardzo wyraźnie tutaj. Zgrania przede wszystkim, bo jednak różnica między drugą drużyną w tabeli, a ostatnią jest bardzo wyraźna. No niestety tutaj KAS Konstantynów ma bardzo wysoki poziom, nie tylko techniczny, ale także taktyczny na boisku. Bardzo do tego się przykładają, do każdego spotkania i to widać. Nauczyli się po porażce z grubym powodu. Tutaj KAS Konstantynów właśnie wrócił do tej swojej formy strzeleckiej, jaką prezentował niedawno jeszcze. Tak, właśnie chciałem powiedzieć. No tak. Do tego przejdziemy później, ale w związku z tym, że w tej grupie aż trzy mecze się nie odbyły, to KAS chyba za punkt Konoru wziął sobie podtrzymanie średniej ligowych strzelnych bramek. Tak, wzięli to na siebie. Tak, dokładnie. Natomiast, no, tak jak mówicie panowie, ja się zgadzam absolutnie, że spotkał się tutaj outsider tej grupy, czyli Sokół, z drużyną, która ma zająć pierwsze bądź drugie miejsce na koniec tego sezonu. I to było widać po prostu na boisku, tak? Trzeba powiedzieć, że jeżeli Sokół jest faktycznie drużyną młodą, to Konstantynów na ten moment wydaje się drużyną, która pewnie zmierza po to co najmniej drugie miejsce w tej lidze, tak? I tyle, no bo co tu dużo. No i tak, KAS Konstantynów, ostatnie dwa mecze, bilans bramek 21-1, prawda? Więc naprawdę szacunek. Zdaje się, że przegonili w liczbie strzelonych bramek lidera, tak? Ale jednak karnego nie wykorzystali, co się mecz. W tej chwili mają jedną bramkę strzeloną więcej od lidera Narodowa Poddanice, tak? Więc dogonili ich, a mieli dosyć sporą stratę. Mhm. No i co, trzeba jeszcze wspomnieć oczywiście o bardzo przyjemnej tak naprawdę sytuacji przed meczem, podziękowania dla Wojtka Stasiaka z drużyny KAS Konstantynów, który także ileś lat temu grał w Sokole Lutomiersk. No i były podziękowania od obu drużyn za wkład, zarówno do jednej, jak i drugiej drużyny, ale to państwo zobaczą w osobnej relacji. Tak. No i ja, powiedzmy, i pani redaktor naczelna, chcielibyśmy bardzo podziękować za gościnę, zarówno
drużynie KAS Konstantynów, jak i Sokół Lutomiersk. Taka nowa świecka tradycja. Konstantynów, taka bardzo przyjazna atmosfera panuje, bardzo gościnni są. To znaczy, takie bardzo otwarte na media. Tak, bardzo otwarte. Miejsce, prawda? Na dziennikarzy bardzo. Nie opodobaliśmy i nie zamierzamy. Jeżeli w innych drużynach też tak będą nas gościć, to ta liga będzie ciekawa. No już tam wiemy, że po prostu bez kierowcy się nie wybieramy. Zawsze bardzo miło. Znaczy, bardzo miło było, bo z jednej strony KAS krzyczał, że wygrali ten mecz, że są najlepsi, a Sokół Lutomiersk krzyczał, miało być 15, a skończyło się tylko 13. Więc tak, dobre nastroje, bo obu drużyny. Chciałem powiedzieć, że ja jestem, że po prostu uśmiecha mi się buje, jak słyszę o drużynie Sokoła. Mam nadzieję, że kiedyś poznam ich osobiście, bo już mieliście przyjemnie z nimi dwa razy, natomiast ja jeszcze się z nimi nie pochodzi. Chodzi o ich podejście do tego, co robią. Tak, o to, jakie mają podejście, mimo tego, że jak na razie nie udało im się zdobyć chociażby punktu, to mają podejście tak pozytywne, że po prostu no właśnie, to chce się jeździć na takie mecze. To znaczy bardzo dużo. Bo to naprawdę jest bardzo dużo. Tak, zgadza się, oczywiście, że tak właśnie o tym. Czyli tak może na góry przenosić, nie? Tak. A no mówmy się, nie każdy by, nie wiem, przybijał piątkę po porażce 13-0, tak? Nie każdy ma na tyle w sobie. Ja myślę, że inne drużyny powinny się uczyć po prostu od Sokoła. Dystansu do siebie. I z tego, że się klasa, bo to jest klasa. Mimo tego, że tam grają młodzi zawodnicy, to moim zdaniem takie podejście pokazuje klasę człowieka. Może wiedzą, że muszą się jeszcze wiele nauczyć, jeszcze mieć lepsze. Po prostu. A oczywiście, oczywiście również lider pokazał klasę, znaczy wiceleader pokazał klasę, tak, bo no jakby podejrzewam, że się tam zbratali z zawodnikami z Sokoła po meczu też. No myślę, tam się znali zawodnicy. Tak, gdzieś tam pewnie na jakiś odcinek specjalny materiał. Może kiedyś nagramy kulisy. Jak się bratali, prawda? Tak. Ale tutaj może chodzi też o to, że dobre jest to, że właśnie wodarze Sokoła jakby no, tak tą presję z chłopaków zdejmują cały czas i gdzieś tam nie wymagają jakby ponad stan od nich. Dlatego, że są młodzi, żeby się nie spalić tam psychicznie. Tak, to jest najważniejsze. Tak, pewnie w następnym sezonie zaczną wymagać więcej, bo będzie trzeba jakiś progres zrobić. Znaczy też mówili o tym, że chcą dobrze przepracować przerwę między... Na razie wchodzą w sposób taki zdrowy do tego, co się dzieje. Dobra, panowie, w każdym razie lider zwyciężył 13-0, to odnotowujemy dużo bramek strzelonych. Sokołowi nie udało się sprawić niespodzianki i przejdźmy teraz do kolejnego spotkania. Tak, następny mecz w tej grupie to spotkanie sobotnie. Mecz pomiędzy drużyną KS Grąpowodów a drużyną NER 2 Otępice. Tak, i liczyliśmy tutaj na to, że Grąpowodów, tak jak udało mu się pokonać KS Konstantynów. Tak, też tutaj być może jakaś mała niespodzianka, zresztą rozmawialiśmy z Krzysztofem o tym. Tak. Liczymy na to, że Grąp... Mieliśmy tutaj pewne oczekiwania, tutaj spowoduje, że będzie niespodzianka. Widzieliśmy w nich takiego właśnie pogromca faworytów. No, udało się z drużyną KAS Konstantynów. Natomiast w tym tygodniu niestety w ten weekend się nie udało sprawić niespodzianki. Drużyna Gromu poniosła porażkę 0-4 na własnym boisku. No cóż, drużyna z Podtębic tym razem nie wyrobiła tej swojej normy strzeleckiej. No właśnie, chciałem to zauważyć, że jedna z niższych porażek w ogóle Gromu powoduje. Tak, myślę, że to nie jest jakieś poważne dla nich zmartwienie, bo zwyciężyli. Natomiast tutaj gospodarze na pewno gdzieś tam walczyli, próbowali gdzieś tam walkę podjąć z tą drużyną. Bardzo ciężko się grać przeciwko Nerowi Podębice, trzeba mieć tutaj naprawdę sporo atutów, żeby sprostać tej szybkiej, ofensywnej grze tych młodych zawodników. Tutaj może co ważne, w drużynie Nerowi Podębice nie było jakichś takich znaczących wzmocnień tym razem z pierwszej drużyny. Właśnie tak grali głównie ci młodzi zawodnicy. Odnieśli zwycięstwo 4-0, przy czym już w pierwszej połowie prowadzili 3-0, tam w 42 minucie bodajże zdobyli trzecią bramkę i do szatki schodzili z takim prowadzeniem. W drugiej połowie jakoś tam już mocno się gdzieś nie forsowali tego tempa, dorzucili jeszcze jedną bramkę, zwyciężyli 4-0. Zachowali swoją przewagę, a spodziewali się, że KAS Konstantynów pewnie odniesie zwycięstwo w tej kolejce. Utrzymali przewagę nad drugim w tabeli KAS-em. Tak, natomiast NER, tak jak mówiłeś, jakby nie utrzymał swojej średniej, bo w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli chłopaki 18 bramek, tak, czyli wypada 6 bramek na mecz, tutaj jest 4, więc jakby nie
utrzymali tej średniej, natomiast no, jakby wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo faworyta, chociaż nas tam nie było. Ale zrobili swoje, tak? Co mieli zrobić? Pojechali do Powodowa, zwyciężyli. Tutaj może co ważne, bardzo wysoka strzelecka forma w dalszym ciągu Sebastiana Chmieleckiego i Włodzimierza Nowaka. Oni tutaj znów podzielili się bramkami, do tego jeszcze dołoży bramkę Malinowski. Natomiast drużynie z Powodowa troszeczkę ta wygrana z drużyną KASu Konstantynów zaszkodziła, mi się wydaje. Trzy porażki z rzędu od tego momentu. No w tym spotkaniu akurat faktycznie nie można było spodziewać się jakichś tam cudów, ale jednak pewnie zamieniliby tą wygraną z drużyną z Konstantynowa na dwie wygrane. Po 1-0. Tak, oczywiście, tak. No ale cóż, nie mamy tego, co chcemy często. Także tutaj 0-4 i to myślę wszystko o tym spotkaniu, co możemy przekazać. No i cóż. No ile spotkań tu się odbyło? Tak, równolegle do spotkania w Powodowie toczył się mecz w Kazimierzu. Drużyna Orła Kazimierz zmierzyła się z drużyną LKS Dąbrówka. Wynik tego spotkania... Zaskakujący. Znaczy raczej nie. Kapitan gospodarzy. Tutaj gospodarze u siebie wygrywają dość wysoko. No tak, ale pamiętaj, że Dąbrówka w ostatnich trzech spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa i wcześniej nieznacznie przegrała tylko z Kanarkami. Tak, Dąbrówka ma... Więc taka trochę huśtawka nastrojów, można by powiedzieć, bo trzy porażki z rzędu, później trzy zwycięstwa, porażka... Tutaj musimy przejść przede wszystkim do tego wyniku. Wynik spotkania 9-1. Tak. 8 bramek różnicy, 9 strzelonych bramek. Przy czym, co istotne, w pierwszej połowie, pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 7-0. Czyli podobnie jak Konstantynu Sokołem. Drużyna z Kazimierza podrażniona remisem w ostatniej kolejce z Orłem Wróblew, tym straconymi dwoma punktami w ostatnich sekundach meczu. Przystąpiła bardzo, bardzo zmotywowana do tego spotkania i już na samym początku zrobili sobie tutaj pokaźną przewagę. Podobno naprawdę bardzo mocno się usiedli na tego rywala i chcieli rozprawić się w pierwszej połowie z nim. No udało się tak, 7 bramek. Rzadko to się zdarza w jednej połowie, w pierwszej, które bramek zdobyć. Co ważne, kolejny hat-trick Sebastiana Podstawki. Tutaj pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy go ostatnio co tydzień. Nie, panowie, chyba powinniśmy, nie wiem, czy może uhonorować na koniec sezonu zawodnika, który największą ilość hat-tricków odnotował, bo... Chyba tak, bo trzeba było jest chyba dwóch lub trzech. Pamiętamy o Wodku Nowaku, pamiętamy o... Kasper Jędrzejczyk. Tak, przecież kolega Redecki z Metalowca. No jest kilku takich zawodników, których trzeba by tutaj... Natomiast tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że Sebastian Podstawka wcale nie był najlepszym strzelcem w tym spotkaniu. Bo jeszcze wypada nam tutaj pozdrowić Damiana Wernackiego, który strzelił 4 bramki. Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy. Dorównał koledze, a na pewno troszeczkę tam gdzieś lepszy wynik osiągnął. I tak naprawdę Orzeł Kazimierz potwierdza to, co pokazuje do tej pory. Bardzo mocna ofensywa, gra ofensywna tej drużyny. U siebie 51 bramek strzelonych. Z czego u siebie 36 goli w 5 meczach, tak? Czyli tam naprawdę średnia 7 bramek u siebie. To jest bardzo, bardzo dużo. Tak, ciekawe jaki będzie wynik, jak będą grali u siebie z KASem albo, znaczy z drużyną KAS Konstantynów albo z drużyną Nowa Podębice, czy też tyle bramek strzelą, bo wtedy będą się... Znaczy oni z drużyną Nowa Podębice u siebie, tak mówisz? Grali. Tak. Grali na wyjeździe w tej pierwszej rundzie, przegrali 12-4. A, faktycznie. I tutaj właśnie oni sami twierdzili, że Nowa Podębice troszeczkę ich sprowadził na ziemię tym meczem. Tak, jeszcze dodajmy tutaj z obowiązku może druga połowa już dużo bardziej wyrównana, druga połowa zakończona wynikiem 2-1. Tutaj drużyna z Dąbrówki troszeczkę bardziej się postawiła rywalowi z Kazimierza. No i cóż, to właściwie tyle, co jesteśmy w stanie na ten temat powiedzieć tego meczu. Dobrze, to w takim razie teraz wypada nam powiedzieć parę słów o tych spotkaniach, które się nie odbyły ze względu na warunki atmosferyczne. Jednym z tych spotkań było spotkanie, które powinno się odbyć 29 października w niedzielę o godzinie 11 na boisku w Małachowicach Kolonii, czyli mecz pomiędzy drużyną LKS Modna a Santosem Czerków. Mecz ten nie doszedł do skutku.
właśnie ze względu na warunki atmosferyczne. Natomiast zaprosimy Państwa na kilka słów, bo udało mi się z moją małżonką udać na to spotkanie. No i zobaczycie Państwo sami, jakie warunki panowały, bo wywiady też są w trudnych warunkach. Tak, w trudnych warunkach przeprowadzone, natomiast udało nam się zamienić parę słów z oboma drużynami. Tak. Wycieczka, tak, do modlnej. Można powiedzieć, że tak. Zaliczysz to jako modlne. Zobaczycie Państwo sami, jakie były warunki. Zapraszamy teraz na krótką relację. Zapraszamy. Witamy Państwa serdecznie na boisku w Małachowicach, gdzie powinien odbyć się mecz pomiędzy drużynami LKS Modlna i Santosem Czerków. Niestety z racji panujących warunków atmosferycznych, wiejącego mocno wiatru, padającego rzęsiście deszczu oraz nasiąkniętego boiska, mecz się nie odbył. Drużyna przyjezdnych bardzo chciała zagrać, gospodarze również, ale sędzia niestety odmówił. Z racji na właśnie nasiąknięte boisko i wiele kałuży, groziło to groźnymi kontuzjami wśród zawodników. No i mecz został odwołany. Sędzia tutaj konsultował tą sprawę ze swoimi przełożonymi. Udało nam się chwilkę porozmawiać z jedną i drugą drużyną, także teraz zapraszamy Państwa na krótkie wywiady z trenerami obu drużyn. Nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o mecz sam, więc relacji jako takiej nie będzie. Zapraszamy na wywiady, a później do studia.
Jest z nami pełniący obowiązki trenera drużyny LKS Modna, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzisiaj nie udało się niestety rozegrać spotkania ze względu na warunki atmosferyczne. Jesteśmy tutaj schowani w szatni, bo deszcz, wiatr i też na warunki na Morawie nie pozwalały na rozegranie tego spotkania. Chcielibyśmy od pana usłyszeć parę słów na temat drużyny. Jakie są wasze tereny na ten sezon? Jakimi zawodnikami dysponujecie? Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to przed początkiem były zdecydowanie inne. Do drużyny dołączył bardzo dobry zawodnik z Kanady, Małopolskiego. Mieliśmy taką nadzieję, że to będzie przełom, że natomiast wyniki się potoczyły, tak jak się potoczyły. No i niestety te cele trzeba zmienić. Teraz tak naprawdę w każdym meczu musimy walczyć o zwycięstwo, żeby to miejsce w tabeli było coraz lepsze. No to niestety potrzeba cierpliwości. No jasne, no udało wam się, bo dwa mecze zwycięstwo z rzędu, tak? A więc pasa mogłaby dzisiaj być może zostać podtrzymana, kto wie, no ale niestety warunki nie pozwoliła. Jak to jest z wiekową walką? Macie młodą drużynę? Tak, raczej młodą. Średniej wieku nigdy nie wyliczaliśmy, ale myślę, że to jest około 22 roku życia. Trzech czy czterech zawodników to jest około 30 roku życia i jeden zawodnik delikatnie starszy, ale nie będzie mówić się. Nie no jasne. Właściwie można powiedzieć, że ta pierwsza runda jest powoli po końcowi. Ma pan już jakieś plany na ten okres przygotowawczy? Tak, no jeśli chodzi o jakieś tam konkretne terminy, to wiadomo jeszcze nie, natomiast mamy taki konkretny plan, co chcemy zrobić, co chcemy zrealizować, co chcemy osiągnąć, przede wszystkim co poprawić, bo wyciągnęliśmy wnioski z tego, jak mecze przebiegały, czy po tych wynikach można to zobaczyć, że tych bramek będziemy stracili. Tutaj przygotowania przed sezonem to już można było zaobserwować, bo tych bramek właśnie mimo zwycięstw kilku, to te bramki cały czas były tracone. No i tutaj nas pod Dębice czy KAS Konstantynów, to są bardzo dobrze zorganizowane, ale do nas staraliśmy się, jak mówiliśmy, no ale nas nie oszczędzały. No, do tego doszedł na przykład mecz z Orlikiem Sobień pierwszy. Jakby inauguracja sezonu też nam totalnie nie wyszła. Strzelając 5 bramek na boisku przeciwnika, przegrywamy mecz, no takie rzeczy to się zdarzy, że wszystko. Nie, ale zdarzałem się. A jak pokażę wspomniałem liczbowo? Jeśli chodzi o zawodników, którzy zagrali na ten moment, to jest w liczbie 20 osób, chyba 6 czy około 5-6 zawodników to grało we wszystkich spotkaniach, 3-4 w pełnym wymiarze czasowym. No, z kadrą nie jest najgorzej. Zawsze mogłoby być lepiej, tych zmian można było przeprowadzać więcej, bo wiadomo 7 możliwych, natomiast jestem zadowolony, jeśli chodzi o frekwencję na meczach, o udział w treningach. Jasne. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Szkoda, że pogoda nie dopisała, nie udało się rozegrać dzisiaj spotkania, ale myślę, że się jeszcze zobaczymy. Dziękuję, powodzenia. Mam nadzieję. Dzięki serdecznie. Dziękujemy wam za obejrzenie tej krótkiej relacji z meczu, który się nie odbył. Ale zaznaczyliśmy swoją obecność na boisku w Małachowicach. No i niestety kolejnym spotkaniem na tym samym boisku, które powinno się odbyć 2 godziny później, było spotkanie pomiędzy drużyną Kanaków Małachowice i Startem Szczawin. Natomiast ze względu na murawę, na stan murawy, to ten mecz również się nie odbył. Tak? Wiedziałeś, że upieczesz 2 mecze i na jednym ogniu. Także Kanarki też tam upiekę. 2 mecze. No ale niestety, niestety nie udało. Ale przynajmniej miałeś romantyczny wyjazd z żoną w ekstremalne warunki. Nad jezioro. Nad jezioro. Żona zadowolona na pewno, prawda? Pozdrowienia dla małżonki, nie? A dziękujemy, pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy. To te 2 spotkania właśnie, które się nie odbyły, tak. Mieliśmy ostatni mecz w tej grupie, to był mecz pomiędzy Orlikiem Sobień a Orłem Wróblew. Kolejny orli pojedynek dla Wróblewa. No tutaj. Ale bardziej trzeba powiedzieć, że orlik z orłem, czyli taki pojedynek jakby nauczyciela z uczniem, można by powiedzieć. Tak, nie wiem, czy, nie wiem, albo młodzieży ze starszyzną. Ale to chyba tak nie do końca. Natomiast no cóż, jednak tutaj orzeł zwyciężył tego orlika. Wygrana 1-0 na wyjeździe, bardzo cenna.
Z tego co wiemy, tutaj też pogoda bardzo padała, figla, natomiast obydwu drużynom, natomiast z tego co wiemy, obie drużyny się odważyły, zagrały w tych ekstremalnych warunkach. W pierwszej połowie drużyna z Wróblewa grała z wiatrem, co bardzo podkreślali w relacji pomeczowej i co im gdzieś tam pomagało. Natomiast no... Bo przeciwnicy nie wychodzili z połowy, bo piłka wracała, prawdopodobnie. Tak, nie mogli po prostu dobiec do linii środkowej. I tutaj było bardzo dużo takich właśnie zagrań, jakichś crossowych, długich piłek, strzałów, centrostrzałów w kierunku bramki Orlika Sobie. Natomiast pierwsza połowa zakończyła się mimo wszystko wynikiem 0-0, co dawało szansę tutaj i nadzieję gospodarzom na to, że właśnie w drugiej połowie oni z wiatrem. Tak, zagrają z wiatrem i wykorzystają tą swoją przewagę sił natury, które będą im sprzyjały. No tak się nie stało. Tutaj zdarzyło się tak, że Orzeł Wróblew wyprowadzał jednak kilka takich groźnych, wyprowadził kilka groźnych akcji, mimo tego, że grał pod wiatr. I właśnie centro strzału z 25 metrów, piłka po rękach bramkarza, 73 minuta. Bierze tutaj Antczak, tak, strzelił bramkę dla drużyny, tak, dla drużyny z Wróblewa. Cóż, tym razem, no i oczywiście takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, tak wspominaliśmy. Natomiast wiemy, że Orzeł Wróblew ma problemy kadrowe. W tym spotkaniu akurat było ich 13, czyli o jednego więcej niż ostatnio. Dzięki czemu pan kierownik Paweł Jeziński nie musiał tym razem tak meldować się na boisku. No to jest, tak, panowie, bardzo cenna wygrana, szczególnie że przed tym spotkaniem te drużyny dzieliły właśnie 3 punkty i w przypadku zwycięstwa drużyny Orlika zrównałyby się te dwie drużyny punktami. Znaczy nie do końca zrównały, bo zrównały. Orlik miał jeszcze zaległy mecz, więc... Tak, ale to liczmy ta kolejka, tak? Liczmy ta kolejka. Wiadomo, że Orzeł 9 tak. punktów, Orlik, znaczy 9 meczy rozegranych, 8 meczy, Orlik 7, tak, przed tym spotkaniem. Natomiast w przypadku zwycięstwa Orlika te dwie drużyny znalazłyby się obok siebie, tak? Tak. I wtedy w momencie uzyskania korzystnego rezultatu w tym zaległym spotkaniu przez drużynę Orlika przeskoczyliby drużynę z Wróblewa. No i tym bardziej cenna wygrana tej drużyny, ponieważ no, oddalili się na już 6 punktów w tej chwili od swoich przeciwników z tego spotkania. I oni to tak powiem, to tej górnej stawki, tak, dobijają. Także tak jak mówiłeś, Krzysztof, bardzo cenne zwycięstwo na pewno drużyny. No więc może co, przejdźmy po prostu do analizy tabeli, no, tak? Bo jak już tak zacząłeś. Jeszcze chciałem tylko aprobować się Wróblewa, że oni bardzo dużo bramek stracili i udało się po trzech kolejkach w końcu zagrać 0 z tyłu. Tak, oni też właśnie o tym wspominali, że w obronie mają trochę problemów. Udało się w końcu nie stracić bramki. To często się kończy jakimiś zdobytymi punktami, tutaj w tym przypadku trzema. Tak. No i cóż, to wszystkie mecze już w tej grupie. I teraz faktycznie chcielibyśmy przejść do omówienia sytuacji w tabeli. Która jest, dodajmy, mega ciekawa, tak? I tak, tutaj jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ tabela, tutaj są bardzo niewielkie różnice punktowe pomiędzy drużynami z czołówki i z dołu tabeli. Natomiast bardzo się nam teraz tutaj jakby wykrystalizowała sytuacja, jak chodzi o pierwszą część tabeli, górną, tak, część tabeli i tą dolną. Powiedzieć grupę mistrzowską i grupę spadkową. No tak, to wygląda. Tylko nie ma spaść. Miejsca od 1 do 7 to są drużyny, które gdzieś tam punktują regularnie. Natomiast drużyny od 8 do 12 to są drużyny, które jeszcze nie przekroczyły bariery 10 punktów. Na prowadzeniu drużyna Nerwa Podelwice, niezmiennie już od kilku kolejek, jeszcze niepokonana, jako jedyna niepokonana drużyna w tej grupie. Bardzo bramkostrzelna, ale już musiała dać panu pierwszeństwa tutaj drużynie KAS Konstantynów, która to drużyna wyprzedziła jakby jedną bramkę. Tak, jeżeli chodzi o strzelone bramki. Natomiast panowie, nie wiem jak wy, ale ja się spodziewałem troszeczkę w tej grupie, że jednak Nerwa Podnębice i Konstantowska Akademia Sportu jakby odskoczą troszeczkę tej grupie goniącej. A tu jest bardzo ciekawie, bo wychodzi na to, że Orzeł Wróblew ma właściwie tracić tylko 3 punkty do drużyny z Konstantynowa. 4 punkty tylko do lidera, czyli, tak? Orzeł Kazimierz, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o drużynę, która jest na 4. miejscu, Santos Czerwów ma jeden mecz rozegrany mniej. Jeżeli zwycięży w tym meczu zaległym, będzie miał również 19 punktów i również zaledwie 4 punkty do lidera, więc tutaj naprawdę wszystko jeszcze może się zdarzyć. Orzeł Kazimierz występuje wyraźnie tylko tutaj w grze obronnej, prawda? Tak, zgadza się. Ma w grze ofensywnej gra na podobnym poziomie, dorównuje gdzieś tam im.
Odruka Dzimierz na pewno ciągle gdzieś tam się odbijać czkawką, no, brak tych 3 punktów właśnie w Wrólewie, dlatego że gdyby wygrali, teraz mieliby 21 punktów i to i sytuacja to nie była jeszcze tutaj ciekawsza. Natomiast zdaniem mnie, ja się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, no tutaj te końcówki sezonu, bo w tej chwili już jest bardzo ciekawie, a jeżeli taka sytuacja się utrzyma, to końcówka sezonu może być mega ciekawa. I pytanie, kto jeszcze urwie punkty liderowi i wiceliderowi? Ja myślę, że praktycznie może być bardzo ciekawe. Ja myślę, że tutaj w tej chwili to te drużyny od 7 do 3, to każda z nich jest w stanie zarówno jednej, zarówno Nerowi, jak i Kasowi, jak i drużynie Kas Konstantynów postawić bardzo wysokie warunki i wszystko się może zdarzyć w tych spotkaniach. Też mam takie tutaj odczucia co do tych drużyn. No cóż, dół tabeli bez jakichś większych przetasowań tutaj, tak? No i Sokół Litomer nadal zbiera doświadczenie. Tak jest, no gdzieś tam ciągle czekają na jakiś pierwszy punkt zdobyty. Tak, no ale byli kilka razy dość blisko nawet wywalczenia jakiegoś punktu. No, uczą się i miejmy nadzieję, że ta nauka przyniesie efekt. Tak, ale zobaczcie, gdyby odnotowali jakieś zdobyczy punktowe, wystarczyłyby tak naprawdę 2 spotkania, żeby się wywindować gdzieś 2-3 miejsca w górę. No tak wygląda dolna ostatnia tabeli, więc tak. Mają naprawdę jeszcze duże spore. Tak, no, między 12 a 8 zespołem w tabeli też nie ma jakiejś zawrotnej różnicy punktowej, więc tutaj też dużo może być przekazane. Tak, tutaj w następnej kolejce też drużyny z czołówki tabeli, czyli właśnie dwie pierwsze drużyny czekają trudne mecze, dlatego że Gaz Konstantynów na wyjeździe z Santosem Czerków, który naprawdę u siebie gra bardzo przyzwoicie. Dąbrówka u siebie z ma pod Dąbicę. Nie jedzie do Dąbrówki, tak, przyjemne dosyć boisko. Dokładnie tak, więc tutaj może będą jakieś niespodzianki, zobaczmy. No też dolna stawka, też widać gra, bo Staszczami grą powodów. Jest też mogą być małe przetasowania w dolnej części tabeli. Ciekawe się to wszystko zapowiada w każdym razie w tej grupie. Myślę, że nie wiem, czy macie jeszcze coś panowie do zadania. Myślę, że nie. Więc dziękujemy wam za oglądanie naszej relacji z drugiej grupy łódzkiej B-klasy. A teraz zapraszamy was już na część trzecią, czyli trzecią grupę. Witamy państwa serdecznie na trzeciej grupie łódzkiej B-klasy. I chcielibyśmy teraz opowiedzieć o tym, co się wydarzyło tutaj. Na szczęście dla nas i dla was jako kibiców obyło się bez większych strat, jeżeli chodzi o rozegranie spotkań, bo tylko jedno się nie odbyło spotkanie. Było to spotkanie między liderem, czyli Iskrą Głowno, a drużyną Expo Krośnielewka, które zapowiadało się też niezmiernie ciekawie, natomiast ze względu na zły stan boiska w Głownie to spotkanie się nie odbyło. Nie będziemy dzisiaj o nim mówić. Natomiast zaczniemy od spotkania, które się odbyło 28 października o godzinie 14 na boisku w Rzeklinie, gdzie drużyna z Rzeklina spotkała się z Sazanem Pęczniew. I w tym meczu padł bezbramkowy remis 0-0. Nie wiem, jak panowie uważacie, oczywiście z całym szacunkiem dla Rzeklina, natomiast ja uważam, że jest to dla bramkostrzelnej drużyny z Sazana Pęczniew strata 2 punktów, moim zdaniem. No zapewne tak do tego należy podejść, tak? Bo to drużyna, która bardzo dużo punktowała tylko z Sazan Pęczniew i gdzieś tam mieli okazję teraz, żeby dogonić lidera, tak? Czy mieli okazję zajmować pierwsze miejsce przynajmniej do momentu rozegrania zaległego meczu przez... No tak, to się jest głodna, bo... Znajdziemy się punktami z drużyną Tarnem. Dokładnie, natomiast jeśli chodzi o kwestie strzelonych bramek, to wydaje mi się, że drużyna z Pęczniewa dysponuje lepszym bilansem i wyprzedziłaby bilansem bramek drużyny z Głowna. Natomiast nie ma co mówić o tym, co nie było jakby. Tak. Zakończył się nasz mecz wynikiem 0-0 i tak naprawdę to jest najważniejsze, tak? Czyli podział punktów. Bezbramkowe spotkanie, tak, czyli no... Tutaj myślę, że no, trzeba na to zwrócić uwagę, że Rzekliny u siebie nie najgorzej, potrafią 10 do 2 wygrać. Nie gra najgorzej, tak? Ale przypomnijmy, że do Pęczniewa traci 10 punktów, tak? Więc... nie tyle, że to jest to przepaść, tak, ale jakby różnica punktowa między tymi dwoma zespołami pokazuje jakby powiedzmy różnicę, jeżeli chodzi o klasę sportową tych dwóch zespołów, aczkolwiek oczywiście nic nie można Rzeklinowi zarzucić, tak, bo grają tak na tyle, na ile im pozwalają umiejętności.
Natomiast ja cały czas będę obstawiał przy tym, że na pewno Żychlin bardzo dobrze się spisał i dla nich podejrzewam, że jest to cenny remis, tak? Tak, tak. Na pewno miał to wpływ, miało na to wpływ to, że rozegrali mecz u siebie, tak? Natomiast cały czas... No, wynik 0-0 rzadko spotykany w B-klasie. Tak. Mimo wszystko tak, ale... remisy się zdarzają, ale bramki się nie podają. Patrząc na remis na wyjeździe, zawsze się na remis na wyjeździe trzeba szanować, wygrywać tak. Przede wszystkim u siebie i to... Nie, tak. na pewno. Natomiast ja cały czas obstaję, że jest to jednak niespodzianka i żeśmy po prostu dobrze się spisał, a Sazan nie wykorzystał szansy na to, żeby zostać liderem, chociaż przez chwilę. No i tyle, jeżeli chodzi o to spokojnie. Ja się wybrała Darzy Fina za walkę. Wykorzystali auto z własnego boiska. Zagrali na zero z przodu i na zero z tyłu. Dokładnie. Auto z własnego boiska, ale jakimś tam stopniu wykorzystanie. Na pewno. I tyle panowie o tym meczu. Przejdźmy do drugiego spotkania, które się odbyło 29 października o 11 na boisku w Giecznie, gdzie drużyna z LKS Giecznia podejmowała drużyna LKS Sokoło Popów. Tak. I tutaj panowie niespodzianka, aczkolwiek patrząc na poprzednie wyniki drużyny gospodarzy, wcale niekoniecznie musiała to być niespodzianka. Dodajmy, że zakończyło się to spotkanie wynikiem 1-0 dla drużyny gospodarzy. Tak. Kilka kolejek wcześniej drużyna gospodarzy również sprawiła ogromną niespodziankę, pokonując faworyzowaną Krośniewiankę. Natomiast tutaj udało im się pokonać drużynę z Popowa, która do tej pory... W poprzednim spotkaniu wygrała 7-0 z górą, tak, tak. Z Górą Świętej Małgorzaty, więc Tak, natomiast Sokół Popów w ogóle był uważany za tą drużynę, nie wiem, z miejsc gdzieś 3-5, tak, w tej tabeli. Tak, natomiast drużyna z Giecznia przez długi czas gdzieś tam dołowała i wcale się to nie zmieniło po tym spotkaniu, szczerze mówiąc. Natomiast powiedzmy, że gdzieś tam punktowo odrobili trochę strat. Przed tym spotkaniem mieli 4 punkty na swoim koncie, tak. Więc zwycięstwo i remis. Także wcale jakoś nie rewelacyjnie, a to na pewno jest mega cenne zwycięstwo dla nich. Dodajmy, że... Tak. Coś jeszcze tak, na temat miał powiedzieć. Miałem właśnie okazję rozmawiać z sędziami tego pojedynku, z sędziami z Kutna, których możemy pozdrowić. Pozdrawiam. Wiemy, że też oglądają nasz program. Z tego, co udało mi się od nich dowiedzieć, Sokół Popów naprawdę bardzo mocno atakował w tym meczu i faktycznie było widać na boisku tą różnicę w tabeli, która dzieli te obydwie drużyny. Natomiast drużyna gospodarzy no troszeczkę miała też tam szczęścia, udało jakoś mi się zachowywać to czyste konto. I w około 95-6 minuty rzut wolny podyktowany właśnie przez arbitrów około 17 metrów do bramki. Rozegranie piłki krótkie, zagranie do zawodnika właśnie przed pole karne, wystawienie piłki, uderzenie celne do bramki i konsternacja przed piłkami Sokoła Popów. No tego się nie spodziewali, bardzo zaskoczeni. Minus, no cóż, no niespodzianka stała się właśnie faktem i dla postawionych obserwatorów, dla arbitrów również z tego, co mi tam przekazali. Tak? Ale to jest kolejny dowód na to, że należy grać zawsze do końca i zawsze dawać siebie wszystko w każdej sytuacji. Nawet taka wydawałoby się sytuacja, która powinna być szybko zażegnana, może się zakończyć bramką i niespodzianką na koniec. No tak. Więc nasze wielkie gratulacje dla chłopaków z Giecznia za to, że do końca walczyli, do końca utrzymywali też ten remis 0-0, no bo umówmy się, że Sokół Popów, który atakował cały czas, to na pewno nie było im łatwo utrzymać ten remis, więc ogromne gratulacje dla Was i za to, że zdobyliście tą bramkę. To było na pewno dla Was jakąś tam nagrodą za to, że... Nerwy ze stali miały Kacper Warszawski, który zdobył tą bramkę. Należy mu pogratulować, że noga tam nie zadrżała i że skierował piłkę do siatki w takim momencie meczu. Tak jest, natomiast jeżeli chodzi o tutaj kolejne spotkania w tej grupie, to drużyna Sokoł Popów będzie podejmowała drużynę GKS Byszew. Więc będzie miała jakąś tam szansę na rehabilitację. No, nie jeżeli zobaczymy wynik z tej kolejki, może będzie różnica. Później zobaczymy, ale powiedzmy, tak? Natomiast drużyna z Giecznia będzie podejmowała u siebie drużynę z Żychlina, więc też bardzo groźny i zespół i trudne zadanie ich czeka, tak? Natomiast to tyle, jeżeli chodzi mi się o to spotkanie. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Giecznia. Czekamy na kolejne spotkanie w waszym wykonaniu.
Kolejnym spotkaniem był mecz rozegrany o godzinie 12, również 29 października, gdzie zmierzyły się drużyny KP Wyszewy i Strugi Dobieszków. Tutaj drużyna gospodarzy podbudowana ostatnim zwycięstwem na wyjeździe z GKS Wyszew 1-4. W spotkaniu derbowym koniecznie chciała tutaj również zwyciężyć. Dodajmy panowie, że było to spotkanie z podtekstem historycznym, ponieważ drużyna, z tego co wiemy, KP Wyszewy jest drużyną, która została reaktywowana po kilku latach, bodajże po 11. I ostatnim spotkaniem, które zostało rozegrane jeszcze przez tą starą drużynę, było właśnie spotkanie ze Strugą Dobieszków. Historia to trzeba koło. Dokładnie. Dodajmy, że Struga tam to spotkanie wygrała. Natomiast tutaj była uznawana za faworyta, tak? To też było podkreślane przez drużynę z Wyszew, która tutaj na swoim fanpage'u świetnie to opisuje. Chciała zamrozić drużynę, Strugę. Nawet zamówili na tą okoliczność na cześć imienia kapitana Arkady Grzesiek, tak? Zamówili pogodę. Tak. Ale chyba przesadzili, jak udało się zamrozić, prawda? Nie udało się zamrozić, gdy spotkanie zakończyło się wynikiem 1-3 dla Strugi. Trzeba powiedzieć, że Struga podbudowana zwycięstwem w poprzedniej rundzie aż 9-0 z Błękitnymi Ciosny przyjechała do Wyszew, do miejscowości Wyszewy w roli faworyta i wywiązała się z tego, tak? Wywiązała się ze swojej roli. Pierwsza połowa zakończyła się z wynikiem 1-2 już dla gości, natomiast pierwszą bramkę strzeli gospodarze, co trzeba odnotować. No i co? Druga też z takich ciekawszych informacji, druga połowa zamieniła się, powiedzmy, w tych trudnych warunkach Weisswater Challenge, czyli nie została żadna sucha nitka na zawodnikach. Odpowiednio nawodnienie zostali na zawodnicy. Tak, na pewno nie narzekali na suchość. Nie tylko w prawie, ale podejrzewam, że w każdym miejscu. No i co, panowie, trzeba powiedzieć, że z całym naszą ogromną sympatią dla KP Wyszewy, drużyna Strugi była po prostu drużyną lepszą, troszeczkę szczęścia na pewno im tak dopisało, bo trudne warunki. No tak, Wyszewy troszeczkę tak zostały sprowadzone na ziemię, jak to się mówi, po dwóch wygranych z rzędu w ostatnich dwóch spotkaniach, bo oni tak troszeczkę dosztosowali do tej środkowej tabeli. Natomiast trafili teraz naprawdę na mocnego rywala u siebie i ale myślę, że wynik 1-3 to wcale nie taki najgorszy wynik, tak? Patrząc też na warunki, jakie panowały, no i chłopaki jednak coraz lepiej grają, tak? Więc myślę, że jeszcze pokażą sporo w tej lidze. Struga po prostu jest bardzo mocną drużyną w tej drugiej części tej pierwszej rundy, tak? Tak. Pokazuje to na boisku, potrafi na boisku. Czy Struga troszkę ma tak, ja mam troszeczkę takie wrażenie, że Struga gra takimi falami, że potrafi wygrać z każdym tak naprawdę, ale przydarza jej się mecz słabszy nieco i odpuszcza, przegrywa. Natomiast na pewno jest drużyną bardzo groźną i na pewno do końca trzeba będzie się z nią liczyć. Tak, Struga już w czubie tabeli się zadomowiła. Myślę, że tam pozostanie na dokładnie. Cały czas coraz bliżej stawki. Ten mecz mieli raczej pod kontrolą, tak? Już mimo tego, że przegrali, znaczy, że stracili pierwszą bramkę, schodzili na przerwę już prowadząc i dobili rywala w drugiej części i zasłużenie zwyciężyli, tak? Więc gratulujemy Strudze, KP Wyszewy życzymy wytrwałości. Tak. I to tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie, myślę, panowie. I przejdźmy teraz może do kolejnego spotkania, które odbyło się o godzinie 14. Również w ten sam dzień, 29 października, gdzie Iskra Góra Świętej Małgorzaty na swoim boisku dokładnie podejmowała drużynę GKS Wyszew, która w poprzedniej kolejce właśnie z KP Wyszew przegrała u siebie 1-4 i na pewno była żądna rewanżu, tak? Tak. Zdecydowanie chcieli pokazać, że umią jeszcze wygrywać. Miała tutaj szansę akurat w tym spotkaniu, prawda? Spotkała się z drużyną Iskra Góra Świętej Małgorzaty na wyjeździe. Której ostatnio nie idzie zbyt dobrze. Które bardzo dużo bramek. Bardzo nie idzie. W dwóch kolejkach bodajże 13 bramek w ostatnich kolejkach stracili. Natomiast w tym spotkaniu stracili tyle bramek, ale w jednym meczu, bo wynik tego spotkania 1-13. No, imponujący wynik, można powiedzieć. Tak, strzeli 13 bramek na wyjeździe, to się bardzo rzadko zdarza. Drużyna nie jest Wyszewów, tak jak no tak wydało się.
niestety tak patrzę tutaj sobie na poprzednie spotkania drużyny z Góry Świętej Małgorzaty i no, wygląda to słabo, bo po zwycięstwie z Błękitnymi Ciosny 5-3, później porażka 6-0, kolejny mecz porażka 7-0, a teraz 1-13. Tak, tak. No, nie wiedzie im się najlepiej. Niestety nie. I po tym meczu zdaje się, że spadają na ostatnie miejsce w tabeli, tak? Natomiast tak. No, trzeba pochwalić drużynę GKS Byszew, która wykorzystała do maksimum, zdaje się, słabość swojego rywala i po prostu poszła na całość, jak to się mówi, tak? No, strzelili tyle, ile się dało prawdopodobnie, chociaż pewnie mieli więcej okazji, patrząc po tak, panowie tak, szybko napoczęli, tak? Tutaj rywala z tego, tak. co wiemy. Efektem były dwa gole w bardzo krótkim czasie, szybko strzelone. No, no ale też udało się tutaj Iskrze nawiązać na początku jeszcze walkę, bo było 2-1 w tym momencie. Natomiast tak, druga połowa chyba tutaj bardzo na tym wyniku zaważyła, bo 9 bramek, tak? I to jest myślę, że w drugiej połowie. W drugiej połowie też. Wyróżnić trzeba strzelców dwóch hat-tricków, tak? Czyli Roberta Pęgowskiego, który zdobył 4 bramki w tym spotkaniu, oraz kolegę Kamila Domolaka, który zdobył hat-tricka. Natomiast jeszcze było dwóch zawodników. Którzy zdobyli po 2 bramki. Rafał Pawlak, który mamy Kołczaski. Tak, Rafał Bogdański również zdobył bramkę. Natomiast no, co tu dużo mówić, tak? Po prostu drużyna. Tak, no, tak jak to zwykle bywa w takich wynikach. Natomiast GKS Byszew w tej tabeli gdzieś tam. Goni, bo to jest już kolejny mecz. Tak, 12 punktów, 4 spotkania wygrane. Drużyna środka tabeli. Bez kompromisów. Bez kompromisów, tak. Albo wygrywają, albo przegrywają. Na remis nie idą, tak? Nie umawiają. Nie umawiają się na żadne remisy. Chyba się umówili z Ciosnymi i z Popowem, bo... I z Obieszkowem, bo Obieszków też zależnego remisu. Tak, tak. Taka bezkompromisowa grupa. No i Iskra też bez kompromisów. No, co prawda 7 przegranych spotkania, tak. 2 wygrane. Tak. 14 bramek w tym meczu, tak? Mieliśmy wcześniej 13 bramek w grupie drugiej, tutaj 14, a to jeszcze nie jest rekord w tej kolejnej. No nie. To jeszcze nie wszystko. Tak jest. W każdym razie, no co tu, nie wiem, czy panowie macie jeszcze coś do zadania, mi się wydaje, że tutaj... Znaczy, nie, ja tylko nie wiem, co się właśnie dzieje z Iskrą, dlaczego taka obniżka formy, jak chodzi właśnie o grę defensywną. Tak, dlatego, że na początku rundy dobrze to wyglądało, teraz się dużo mniej, zdecydowanie mniej bramek. Nawet byli tutaj chwaleni w pierwszych odcinkach właśnie za to, że w obronie grają się na wszystkie. Mówiliśmy chyba o tym nawet w poprzednim odcinku, że drugi mecz z rzędu i wcześniej 6, później 7 bramek. Jakaś obniżka właśnie formy. Tak. No niestety tutaj dodatku u siebie, nie wiemy, czy te grali w całym składzie, czy nie w jakim składzie w ogóle wystąpili. Prosimy o jakiś kontakt może ze strony tej drużyny. Jeśli tak, mam możliwość. Żeby nam troszeczkę wyjaśnić. No i tyle. Gratulujemy GKS Byszew wysokiej wygranej. Drużynie Iskry z Góry Świętej Małgorzaty. Życzymy jak najszybszego podniesienia się po tej porażce i powrotu na dobre tory, tak? Tak jak to się mówi. No i teraz przejdźmy do przysłowiowej wisienki na torcie, przepraszam, truskawki na torcie. Dawno już nie używaliśmy tego sformułowania, panowie. Ale to jest tutaj adekwatne. Okazało się, że ostatnie spotkanie było właśnie tą truskawką i było naprawdę warte obejrzenia. Tutaj kolega... Wynik halowy bym powiedział nawet. Kolega Krzysztof więcej coś nam powie o tym spotkaniu. Tak, to, ten mecz to spotkanie pomiędzy drużyną Błękitni Ciosny a Olimpią Oporów. Mecz odbył się wyjątkowo w Oporowie, czyli na boisku gości w tym spotkaniu. Na relację zapraszamy, wybraliśmy się tam z naszą redakcją. Witamy z Oporowa, gdzie w dzisiejszym odbył się mecz pomiędzy Błękitnymi Ciosny a Olimpią Oporów. Mecz zakończył się wynikiem 8-7. Gospodarzem tutaj, co może wydawać się zaskakujące, była drużyna Błękitnych Ciosny. Natomiast drużyna Olimpii Oporów zagrała u siebie, ale tak jakby na wyjeździe. Było to związane z pewnymi tutaj trudnościami, o których powiedział nam już w relacji, w wywiadzie przedstawiciel Błękitnych Ciosny. Dzisiejsze spotkanie zaczęło się od wyniku 3-0 dla Błękitnych już właściwie w 18 minucie, kiedy nasza redakcja pojawiła się na tym spotkaniu z małym opóźnieniem. Był już wynik właściwie 3-0, więc tutaj wydawało się, że nie będzie gospodarzom łatwo w tym meczu.
Natomiast Olimpia Oporów podniosła się z tego, odciągnęła się z tego prowadzenia z przewagi błękitnych, doprowadziła do wyniku 3-3 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Gospodarze wykazali się tutaj tym właśnie olimpijskim spokojem. Wydawało się, że nawiążą tą walkę i być może w drugiej połowie pójdą za ciosem i zwyciężą w tym spotkaniu. Natomiast druga połowa meczu to kolejna seria bramek. Znów 3 bramki zdobyte pod rząd przez jedną z drużyn. W tym przypadku to była drużyna Błękitnych Ciosny, która wyszła na prowadzenie 6-3 po 3 kolejnych uderzeniach. Natomiast drużyna z Olimpii Oporów próbowała dalej walczyć, strzeliła 4. bramkę. Był wynik 4-6. Mecz w drugiej połowie był naprawdę ciekawy, akcja za akcją z obydwu stron. Był nawet tutaj rzut karny, było kilka kontrowersji. Natomiast mecz zakończył się wynikiem hokejowym 7-8, czy 8-7, jak tutaj należy powiedzieć. No i mecze Błękitnych Ciosny z Olimpią Oporów pomału przechodzą już naprawdę do... Tutaj można powiedzieć, że są tradycyjnie obfitujące w bramki, ponieważ rok temu mecz ten zakończył się wynikiem 5-4 dla Olimpii Oporów. Tym razem Błękitni wzięli rewanż, wygrali 8-7. Cóż, są to spotkania gwarantujące bardzo dużą ilość bramek, dużą ilość emocji. Z Oporowa, spod zamku w Oporowie, mówił dla Państwa Krzysztof Kowal, Hatry TV. Tam są z nami bracia Szymańscy z drużyny Olimpii Oporów, Michał i Krzysztof, prawda? Tak, zgadza się. No tak, właściwie to na wstępie chciałbym Wam podziękować za to, że na fanpage'u Olimpii Oporów podajecie informacje o godzinie, miejscu rozpoczęcia spotkania, ponieważ no, dzięki temu dzisiaj widzieliśmy, że mecz odbywa się w Oporowie właśnie. No i Wy dzisiaj wystąpiliście jako tak naprawdę goście na swoim boisku. Czy to miało jakiś wpływ na Waszą postawę na boisku? Nie, no różnicy nie było. To po prostu pech chciał, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały dzisiaj w pograniu w piłce. Mieliśmy to szczęście, że zobaczyliśmy dużo bramek. Niestety jedno mniej my strzeliliśmy, no, ale tak się zdarza czasami w sporcie. No tak, obie drużyny dosyć taki radosny futbol w defensywie prezentowały. Tak to wyglądało, po prostu było sporo tych sytuacji z jednej z drugiej strony. Czy to tak też wyglądało właśnie według Was, czy troszeczkę inaczej? Czy nie? Moim zdaniem się na boisku rządziło w sumie więcej przypadku nieraz w niektórych akcjach niż tam może jakieś umiejętności gry. No ale no, tak jak było widać, no, trochę dziur tam jest w środku czy gdzieś tam, no i te piłki niestety przylatują, że to nie powinny przelecieć. No i wpadają do bramki niepotrzebnie, no ale co. A właśnie czego zabrakło, żeby tutaj jednak zdobyć się chyba jeden punkt, tak? I uciec rywalom pewnie. To znaczy, no, od początku sezonu mamy problem ze stabilnością kadry naszej, bo zawodników mamy w drużynie 22, na mecze przyjeżdża, tak jak dzisiaj nas było 14, jeszcze z wielkimi brami, że chłopaki przyjeżdżają na drugą połowę. Co spotkanie w zasadzie jest 5-6 osób stałych, reszta jest tak na zasadzie dowodnego. No, jeżeli nie grają, nie chcą przychodzić na treningi, może jak to usłyszą, to się trochę zmotywują. Do wiadomych osób mówię. To osoby, tak, na pewno osoby wiedzą, koło chodzą, choroby, niechoroby, kontuzji, sporo też właśnie mamy. No niestety, no, początek sezonu jak najbardziej pozytywny, bo pierwszy raz wyszedłem, graliśmy u siebie na boisku. A dalej, no dalej jak to dalej, no będziemy walczyć, nie poddamy się na pewno do końca sezonu, do końca rundy, do końca sezonu. Przez zimę planujemy, no tutaj mamy nową halę postawioną od 2 lat, mamy jakąś możliwości gry, bo wcześniej no, nie było tego. Liczymy także na pomoc tutaj władz i wszystkich tu osób z naszej gminy, no bo no, na razie zostajemy trochę sami z tym i o wszystko walczymy. I to no taki apel. Może zobaczę, że coś się dzieje, będziemy w telewizji na YouTubie. Zawsze tam dużo osób jednak słyszy o tym Oporowie, że gra się gdzieś tam w tej lidze, jakie wyniki są, że takie same, ale coś się dzieje. Jak to wszystko się mówi, nie siedzimy po sklepie, tylko coś tam staramy się robić. No zapraszamy też młodzież, żeby przychodziła do naszej drużyny, no bo no, z tym jest problem, tak? No teraz komputery, nie komputery, a chcielibyśmy, żeby było no, jak najwięcej. No chłopaki tutaj są niektórzy nawet po 30, po 40 lat, im się chce, na młodzież od 16 w górę, no do 20 powiedzmy, no niestety jest jak na lekarstwo u nas. A najważniejsze jest to boli, że w sumie duża gmina nie ma tej młodzieży do gry. No tak, to na pewno taki apel chcielibyśmy przekazać właśnie, może jak usłyszą, to będą się gadnąć właśnie, bo jest warto, no naprawdę, tak jak dzisiaj stoimy. Brat też od początku nie grał, przyszedł do drużyny, kiedy przyszedł? 3 lata temu, no i w zasadzie na każdym meczu jesteśmy. Ja też studiujemy, no jak się chce, też się czas znajdzie. To jest fajna rozrywka, no wiadomo, przegraliśmy dzisiaj. Oczywiście, to jest jedna wielka rodzina tu z chłopakami, którymi gramy. Tu jest nasz kierownik drużyny, pan Andrzej Korczak. Ktoś się zajmuje, to jest jego życie.
No nic, panowie, bardzo muszę podziękować za rozmowę. Mam nadzieję, że ten apel trafi do odpowiednich decyzyjnych osób tutaj w Oporowie. No i przede wszystkim tak, może z naszej strony na pewno warto w tę drużynę inwestować. Widać, że chłopcy walczą na boisku i naprawdę Oporów może być znany nie tylko z pięknego zamku, ale także z drużyny Olimpii. No i cóż, pozostaje nam tylko pogratulować walki w dzisiejszym, zachowania olimpijskiego spokoju w momencie, kiedy naprawdę wydawało się, że rywal wam odskoczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Było naprawdę fajne zobaczenie Państwa. Dziękujemy. Witamy z Oporowa, gdzie w dniu dzisiejszym odbył się mecz pomiędzy Błękitnymi Ciosny i Olimpią Oporów. Mecz zakończył się wynikiem 8-7, zwycięstwem drużyny Błękitnych. No i są z nami prezes drużyny Błękitnych, pan Jacek Kociszewski i kapitan drużyny Błękitnych, Miłosz Kociszewski. Może najpierw od pana prezesa zaczniemy. No, wynik bardzo taki nietypowy, można powiedzieć 8-7, bardzo rzadko spotykany. Dla nas jako postronnych obserwatorów było naprawdę na co patrzeć, sporo bramek. No jak to pan z perspektywy ławki ocenia, jak ten mecz przebiegł? I czy było coś zaskakującego w tym przebiegu dla pana? No dzisiaj powiem, że zawodnicy dali sobie wszystko i jestem bardzo zadowolony z postawy zawodników. No i powiem szczerze, że naprawdę. Powiem szczerze, że broniliśmy się przed ostatnim miejscem i bardzo się z tego cieszę, że nie spadliśmy na ostatnie miejsce po tym właśnie wyniku. No, właśnie miałem zapytać, bo tak według tabeli właściwie to byliśmy na ostatnie miejsce tutaj w przypadku jakiegoś niekorzystnego wyniku. Można powiedzieć, że dla mnie to tak troszeczkę zaskoczenie, że się tak nisko tak grają z ofensywy. Bramek, naprawdę ładnych bramek, ładnych akcji. Dlaczego tak nisko stawili na ten moment? No nie wiem, trudno powiedzieć. No, mecze są bardzo różne. Mieliśmy parę meczów takich, że byliśmy blisko zwycięstwa, bo to jest takie mecze z drużynami, jak z Sapką Popu czy Czyńska Głodno, z nimi mogliśmy te mecze przynajmniej zremisować, no, ale niestety się nie udało. Także dużo się dzisiaj naprawdę było bardzo piękny mecz. No jeszcze tylko takie pytanie, bo dzisiaj graliście jako gospodarz oficjalnie, tak? Natomiast graliście na boisku właśnie Oporowa i z czego to wynikało? Bo nie mam takich informacji, dlaczego Olimpia była tutaj gościem w siebie, prawda, że gościem jako gospodarz. Bo musieliśmy sobie grać mecz o 10:30 wczoraj, w sobotę, a niestety drużyna przeciwna nie musi się zgodzić o tej godzinie. I dlatego przyjechaliśmy tutaj. Ale nie zapomnijcie, że zagraliście jak u siebie. Zagraliśmy u siebie, dokładnie. Super. Dobrze, bardzo dziękujemy. Panie Miłoszu, jak to na boisku przebiegało? Troszeczkę inaczej to bardzo ciężki mecz. Bardzo ciężki mecz, trudne warunki pogodowe. Trudne boisko, mokro, ślisko, no, ciężko się grało. Piłka skakała, latała w ogóle. No, mimo tych niekorzystnych warunków, bo dzisiaj ty Orkan Grzegorz tutaj troszeczkę piłkarzom... Opanował nas. Tak. Próbował pokrzywać szyki, ale piłkarze wyszli, naprawdę odważyli się, zagrali wszyscy, i jedna i druga drużyna. Natomiast i tak mimo to udało wam się parę naprawdę ładnych akcji przeprowadzić, kilka bardzo ładnych bramek zdobyć, mimo tego, że piłka gdzieś tam podała fuga w meczu. No naprawdę, no ciężko było, no, trochę szczęścia też nam dopisało, no bo to wiadomo, no, w każdym meczu to szczęście jest potrzebne. No ale dobrze, no, udało się i no, trzeba się z tego cieszyć po prostu. No. Dopiero zaczynamy, nasza kariera się dopiero zaczyna, drugi sezon, no to musimy się ogrywać w takim meczu. A jak oceniasz swój występ dzisiaj? Wydaje mi się, że zagrałem przyzwoicie. Potwierdzamy w każdym razie. Bardzo dziękujemy za rozmowę i mam nadzieję, że będziesz się okazja porozmawiać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Gratulacje. Bardzo dziękujemy za obejrzenie relacji z tego spotkania. Wynik 8-7, nietypowy, nawet jak na warunki Bekasy. Dokładnie, panowie. Ja bym powiedział bardziej wynik piłki halowej niż takie 11-11 na dużym boisku. Tak, tutaj kibice... Defensywa chyba nie przekładała się do tej gry. Kibice Oporowie zgromadzeni w samochodach oglądający ten mecz, no gdzieś tam chroniąc się przed deszczem i wiatrem. Naprawdę przecierali oczy ze zdziwienia, ze zdumienia wręcz z tego, co tam się działo na tym boisku. Jak to kiedyś powiedziałeś, koneserzy piłki ofensywnej bardzo tutaj mogli sobie poglądać. Tutaj dokładnie, tak jak właśnie mówiliśmy materiałowe, drużyny zaprezentowały taki dosyć radosny futbol w obronie. To raczej nie było zamierzone z tego, co wiemy od trenerów. Natomiast no, mecz przebiegał takimi falami, tu bramki padały seriami. Po 3 bramki dla jednej drużyny, dla drugiej drużyny i naprawdę ciężko było przewidzieć, jak się skończy. Panowie, mi tylko się ciśnie na usta, że w tych dwóch meczach, o których mówiliśmy, ten poprzedni i ten,
padło 29 bramek w sumie. Więcej niż we wszystkich spotkaniach w pierwszej grupie, tak? Więc tutaj myślę, że trochę huragan Grzegorz, organ Grzegorz, troszkę pomógł niektórym strzelcom przy tych dwóch bramkach. Tutaj na pewno należy wymienić, pogratulować strzelcom hat-tricków. Przede wszystkim w drużynie Błękitnych Ciosny 4 bramki zdobyte przez Marcina Wolanowskiego, grającego z numer 11. Naprawdę bardzo imponował. Poza tymi bramkami jeszcze asysty i ciągnął tą grę do przodu bardzo tej drużyny. Natomiast w Oporowie 3 bramki zdobyte przez Adama Urbańskiego i też bardzo dobra gra tego zawodnika, również asysty i dobre tam mądre rozdzielanie piłek z przodu. Cieszy nas, że kolejni zawodnicy dołączają do tej elity, tak, można powiedzieć, hat-trickowcy, tak jest. Czyli będzie coraz trudniej nam robić tą listę, to większa. Tak jest. Tutaj można by powiedzieć, że być może oni pioborów zabrakło jeszcze parę minut do wyrównania, ale równie dobrze mogły w tym czasie paść 3 bramki na przykład dla gospodarzy, czyli Błękitnych Ciosny. Była taka sytuacja w tym meczu, że w ciągu 3 minut padły 3 bramki na przykład. Czyli 73, 4, 5 minuta. Redakcja miała ręce pełne roboty, bo nie zdążała przyłączyć się między jedną połową a drugą. Tak. Myśleliśmy, że tak, że zabraknie nam tutaj miejsca, żeby te wszystkie sytuacje pokazać. Postaramy się oczywiście tutaj, mamy nadzieję, że po prostu udało nam się przekazać to co mówiliśmy, te najważniejsze sytuacje pokazaliśmy z tego spotkania. To nas wynik. Jeszcze raz, bardzo nietypowe i myślę, że nieprędko mi się zdarzy na takim spotkaniu ponownie dziś być. Chociaż wiosna jest przed nami, nie wiadomo. Może być różnie jeszcze. Panowie, ja sobie teraz liczę 6, 18, 19. Liczę sobie teraz, panowie, że praktycznie w takiej samej ilości rozegranych spotkań w grupie pierwszej padło 19 bramek, w grupie drugiej, panowie, padło 28 bramek, a w grupie trzeciej 38, więc rozstrzelali nam się chłopcy w grupie trzeciej. Bardzo się z tego powodu cieszymy i życzymy sobie jak najwięcej takich spotkań. Oni po prostu chcieli dobić do tej sumy 99 bramek, mimo że powiedzieli, że się niektóre nam nie odbyły. Chcieli nadrobić, ale... Tak, zwłaszcza Olimpia, Oporów, GKS, wyżej stwierdzili, chłopaki, musimy tutaj ciągnąć. Ja myślę, że panowie z... Była to szansa. Zbyszew z Ciosny i z Oporowa usłyszeli, że sezon Tęczniew nie zdobył żadnej bramki w tej rundzie i postanowili zastąpić drużynę bramkostrzelną drużynę z Tęczniewa. Im się udało to chyba nawet z nawiązką, mi się wydaje. Myślę, że tak. Natomiast reasumując, jakby to ostatnie spotkanie, moim zdaniem rewelacyjne spotkanie dla kibiców, również dla samych piłkarzy. Gratulujemy serdecznie obu zespołom, bo stworzyły niesamowite widowisko godne Ligi Mistrzów. I cieszymy się, że padły hat-tricki. Gratulujemy strzelcom. Życzymy sobie jak najwięcej takich spotkań. Na pewno drużynie Ciosny to zwycięstwo pomoże gdzieś tam odbić się od tego dołu tabeli. Natomiast drużyna, która przegrała, czyli Olimpia Oporów, została przeskoczona przez Ciosny i gdzieś tam zostaje, ale tracą zaledwie 2 punkty do nich, więc nie jest to jakaś przepaść. Dziękujemy wam za stworzenie takiego widowiska. Tak, z Oporowem musimy jeszcze o jednej rzeczy ważnej powiedzieć. Tutaj w relacji widzieli państwo, był jakby apel wystosowany przez piłkarzy Oporowa do włodarzy Oporowa w sprawie jakby pomocy dla tej drużyny. Oni takiej pomocy oczekują, uznają, że ona nie jest wystarczająca obecnie. No i też dostaliśmy taką prośbę tutaj ze strony tej drużyny o przekazanie takiej informacji, że poszukują w tym momencie sponsora dla swojego klubu. Zachęcamy wszystkie drużyny, wszystkie firmy, również osoby prywatne, które chciałyby wesprzeć drużynę z Olimpii Oporów do tego, aby dołożyły swoją cegiełkę do funkcjonowania tego klubu. Są to fajne warunki po prostu do tworzenia takiej drużyny i jest też jakieś tam zapotrzebowanie, też być kibicem na tym meczu, więc myślę, że zachęcamy do tego, żeby się pojawiać na meczach. Fajna miejscowość, naprawdę warto tam zainwestować jakieś swoje, żeby dać skromne środki. Ale przyłączamy się do tego apelu tej prośby ze strony Olimpii Oporów. No i to wszystko. Ciekawe. Trzeba przejść do podsumowania tabeli grupy trzeciej, bo to nam pozostało. Tak. No i panowie, sytuacja wygląda następująco, że pomimo braku rozegranego spotkania drużyna Iskry Głowno nadal pozostaje liderem. Podobnie jak w pierwszej grupie WNS. Tak, 24 punkty, 8 rozegranych spotkań, czyli 8 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek. Chyba tutaj nic nie trzeba dodawać.
Na drugim miejscu utrzymała się drużyna Sazana Pęcznie pomimo zdobycia zaledwie jednego punktu. Trzecie miejsce Struga do Wierzchów, która zdobyła 3 punkty i traci w tej chwili, zaledwie 4 oczka do drugiego sezona. Tutaj. Więc cały czas będzie ciekawy, tak? Krośniewianka bez rozegranego meczu. No właśnie, to jest... I plus 3 to jest 19. Tak, właśnie. Ja nie wiem, co z tą Krośniewianką, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak wy panowie, natomiast mi się wydaje, że to jest nadal jakaś trochę tajemnicza dla nas drużyna i koniecznie ja bym chciał z nimi porozmawiać. Gdzieś tam na ich mecz to pojechać. Okolice Oporowa można. Podobna odległość może. Tak, także, ale trzeba by siedzieć na nich. To jest jednak najdalszy dla nas chyba wyjazd z tego co sprawdzałem. Tak. O parę kilometrów dalej. Możemy jechać, jak będą grali gdzieś bliżej. Tak? Czyli co? Nie, to jest ta sama trasa. Żony bierzemy od samochodu, wybieramy się na wycieczkę. Tak. Ale czasem warto. Natomiast to jest dla nas cały czas taka drużyna tajemnicza dosyć, tak? Sokół Popów, porażka, 15 punktów, ale dalej piąte miejsce. Panowie, między powiedzmy tą drużyną trzecią, a drużyną piątą, siódmą nawet bym powiedział. Nie ma takiej dużej rozbieżności. Natomiast dół tabeli jest bardzo wyrównany w ogóle, nie wiem czy... Tak, to tak. Chyba najbardziej ze wszystkich grup, bo tu nie ma drużyny, takiej drużyny, która nie zdobyła jeszcze punktów. Na ostatnie miejsce spadła Iskra Góra Świętej Małgorzaty, która nie zdobyła punktu od kilku meczów, natomiast zdobyła 6 punktów dotychczasowych spotkań. Chyba po zwycięstwa w następnej kolejce może wylądować jeszcze na 9 czy 8 miejsce. Dokładnie tak, to jest bardzo ciekawa również grupa, bo tutaj też i praktycznie Góra Świętej Małgorzaty w przypadku nie wiem, 2-3 zwycięstw rzędu może nagle się znaleźć na 5 miejscu, tak? Tak, drużyna z Giecna mimo zwycięstwa, no jednak na tym 11 miejscu, ponieważ właśnie jest taki ścisk tam w dole tabeli. Tak, ale dzięki temu awansowała z ostatniego miejsca, tak? O jedno oczko przeskoczyła drużynę z Góry Świętej Małgorzaty. Mają tyle samo punktów co KP Byszewy i Olimpia Oporów, więc teraz każde kolejne punkty dają im szansę na awans tabeli, tak? Dokładnie tak. Więc bardzo ciekawa sytuacja również i w tej grupie. Czekamy na kolejne spotkania. Niedużo już zostało do końca rundy, ale myślę, że do końca będzie ciekawie. No i co panowie, to tyle jeżeli chodzi o podsumowanie grupy trzeciej łódzkiej B klasy. Dziękujemy wam bardzo i zapraszamy teraz na małe podsumowanie naszego studia. Kochani, czas na podsumowanie dzisiejszego studia. Dzisiaj udało nam się również dotrwać do końca. Mamy nadzieję, że byliście z nami też do samego końca. Chcielibyśmy wam tutaj wszyscy i Kamila również bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami, za to, że nas lajkujecie, że nas subskrybujecie, że komentujecie, że zapraszacie nas na spotkania, za to, że podsyłacie nam relacje, bo już mamy... Coraz więcej. Ja śmiem twierdzić nawet, że mamy już takich stałych współpracowników w terenie, korespondentów, którzy nam podsyłają bardzo ciekawe informacje praktycznie po każdym meczu. Dziękujemy wam serdecznie za to, bo pozwala nam to jeszcze lepiej przygotowywać dla was to studio. Dziękujemy za to, że bierzecie wizytówki, które wam dajemy. Przyjmujecie. Przyjmujecie, tak. Dziękujemy wam za ciepłe przyjęcia wszędzie, gdzie się pojawiamy. Za schronienie w niedzielę, bo Oporowie w hali. Tak, i za schronienie też w Małochowicach. Udało nam się skryć przed największym deszczem i wiatrem. Czyli zwiedziliście nawet obiekt, nie obiekt sportowy, ale też socjal. Tak, dokładnie. Natomiast chcielibyśmy zachęcić jeszcze bardzo serdecznie drużyny, z którymi mamy mały kontakt, m.in. Krośniewiankę, czy na przykład Iskra Gorzyna. Tak, dokładnie. Chociażby o to, żeby nam podsyłało jakieś informacje. Nie wiem, jeśli nas oglądacie, napiszcie chociaż jaki był wynik meczu, kto strzelił bramkę. Tak, przede wszystkim tak, czy kto przeważał, cokolwiek, tak? Czy na przykład jak wygląda wasza sytuacja kadrowa, że nie wiem, może jesteście przetrzebieni kontuzjami, może jesteście chorzy, może z czego wynika wasza aktualna forma. Albo na wasi napastnicy grają w obronie obecnie, albo na bramce. Bardzo nam się przydadzą takie informacje, no i też chętnie podobiam jakiś kontakt z wami, może nie wiem, może jakiś numer telefonu do trenera, albo do kogoś z drużyny nawet. Albo ktoś, kto zajmuje się na przykład fanpage'em. Wszystkie drużyny mają fanpage'e, tak? No nie wszystkie. Ale chcielibyśmy powiedzieć też również, że będziemy się starać pojawić się na waszych meczach.
Na razie nam się nie udało być na wszystkich drużynach. Tak, no, mamy zaległości jeszcze. Tak, ale mamy na przykład drużynę Krośniewianki, Krośniewice, której jeszcze nie widzieliśmy na żywo. Mamy drużynę Wiska Góra Świętej Małgorzaty, której nie widzieliśmy na żywo, tak. No trzecia grupa jest tak troszeczkę... Tak, natomiast wynika to głównie z tego, że jest nam po prostu do was najdalej. I na razie jakby z naszymi skromnymi środkami, którymi dysponujemy, nie jesteśmy w stanie po prostu wszędzie dojechać, ale będziemy się starać to nadrobić. Musimy wystosować apel podobny do oporu, prosimy sponsorów, tak, tutaj przydałby się wóz redakcyjny. Natomiast jeszcze też chcielibyśmy taką informację do Prośbę właśnie przekazać dla tutaj osób, które podsyłają nam materiały, że z racji, że mamy pewne to ograniczenie czasowe, jak chodzi o nagrywanie naszego studia, no prosilibyśmy o to, że w miarę możliwości o podsyłanie tych materiałów zawsze w poniedziałek, najbliższy poniedziałek po prostu po kolejce. Po kolejce, tak, do godziny. Do godziny mniej więcej 18, wtedy jesteśmy w stanie takie materiały zamieścić. Tak, użyć i wykorzystać po prostu. Tak, właśnie w studio podsumowującym ostatnią kolejkę. Także mamy taką prośbę i... No i co panowie? To chyba tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie naszego studia i dziewiątej kolegi łódzkiej B klasy. Dziękujemy wam za oglądanie, za to, że jesteście z nami. Zapraszamy was do kolejnego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie, bądźcie z nami. No i tyle. Dobranoc. A na koniec w akcji specjalnie dla państwa organ Grzegorz. Zapraszamy. Zapraszamy.